Ostatnio w krainie wygasłych wulkanów zawrzało. Wrzące wulkany. Każda sobota, godzina 18, na antenie radia Zamek nadaje. Wrzące wulkany. Po tygodniowej przerwie witamy Was ze studia. Na żywo dzisiaj Katarzyna Sielicka i Katarzyna Iwińska. Słuchajcie, od razu na wstępie Wam powiem, że zapomniałam dzisiaj telefonu, a bardzo lubię czytać Wasze komentarze i w ogóle dowiadywać się o tym, że nas słuchacie i Wam się podoba albo nie podoba, także piszcie dzisiaj też, a ja będę to wszystko czytać w domu i będę też się chętnie z Wami komunikować. No ja Ci, Katarzyna, nie zostawię w potrzebie i zaraz dostaniesz jeden z moich telefonów i będziesz miała pełną wolność w podpisywaniu na komentarze. Słuchajcie, tradycyjnie wracamy do naszej audycji sprzed tygodnia, kiedy nas, Katarzyno, nie było w studio. Gdzie my byłyśmy? Nie byłyśmy w studio, ponieważ byłyśmy na Grodźcu, gdzie spotkanie autorskie miała Joanna Lamparska, nasza droga koleżanka od odkrywania tajemnic Dolnego Śląska. Na tym spotkaniu na Grodźcu spotkałyśmy też jedną z naszych słuchaczek, którą serdecznie pozdrawiamy i bardzo się cieszymy, że chciało jej się jechać przez całą Polskę na to spotkanie. Dziękujemy, Katarzyno, także za prezenty, które dostałyśmy z miasta Gdańska. Tak jest. No właśnie. Teraz będziemy ambasadorkami Gdańska. A myślę, że zawędrujemy gdzieś tam na to Pomorze chyba i coś porozmawiamy w Trójmieście, Katarzyno. Na pewno. Może jak się zrobi troszkę cieplej. No słuchajcie, kto nie był na spotkaniu z Joanną, niech żałuje, ale dzisiaj można było z Joanną pojeździć koleją. Tak, dzisiaj z Joanną Lamparską mogliście pojechać piękną, malowniczą trasą kolejową około godzinki do Kłodzka, tak? Wałbrzych-Kłodzko? Wałbrzych-Kłodzko i to jest chyba jedna z takich najbardziej malowniczych tras kolejowych na Dolnym Śląsku. Albo dokładnie. Najbardziej malowniczych tras. Więc dzisiaj taka przejażdżka, jakbyście jeszcze nie byli na tej przejażdżce i jeszcze by Wam było mało, to słuchajcie, jutro u nas premiera podcastu, to jest rozmowa właśnie z Joanną Lamparską, nasza najnowsza rozmowa o skarbach, to o 8 rano, a o 10 zapraszamy Was do obejrzenia odcinka Dolnośląskich Tajemnic z Joanną Lamparską, bo tam tajemnice prosto z krainy wygasłych wulkanów. No właśnie, prosto z krainy wygasłych wulkanów, Katarzyno, z ludźmi z krainy wygasłych wulkanów. Tak jest. Mało nie wiem, czy tego, zdradzamy, czy nie zdradzamy. Muszę jeszcze powiedzieć, chyba zdradzimy, że ci ludzie to są dwie Katarzyny właśnie. No właśnie, słuchajcie, zadebiutowałam w filmie razem z Katarzyną, chociaż takie mam poczucie, że Katarzyna skradła show, ale to już ocenicie sami. No właśnie, zobaczymy. Ale na plus montażu, Katarzyno, nie? Na plus Katarzyno, no ja tam gdzieś wtrąciłam niewinnie jedną kwestię, nie wiem, czy właśnie utrzymała się w montażu. Natomiast jak z twojej perspektywy wygląda takie stanie przed kamerą, bo ja zdecydowanie lepiej czuję się w studiu radiowym, przepraszam. Tak. No muszę przyznać, że jak były takie dłuższe chwile, kiedy kamera patrzyła na nas, to tak w zasadzie nie wiadomo, gdzie położyć oczy, ręce, nogi, wszystkie części ciała zawadzają. Natomiast myślę, że zabierzemy Was w bardzo tajemnicze miejsce krainy wygasłych wulkanów. W moim rankingu, Katarzyno, tylko Zamek w Płoninie wygrywa chyba z tym miejscem. Tak, tu wyjątkowo się zgadzam. Okej. Okay. Także wypatrujcie premiery, wybaczcie mi, nie będę mówić nas, bo Katarzyna swój komentarz poczyni na pewno. Nie czułam się super komfortowo przed tą kamerą, natomiast cieszę się, że pokazujemy to miejsce razem z Joanną Lamparską. Ale słuchaj, fajnie, bo było ciemno, nie? To też tak było mniej widać. No tak, na to nie popatrzyłam, także gdzieś tam z obawami, ale na pewno też ten premierowy odcinek chętnie zobaczę. Jutro godzina 10 na YouTubie, na kanale Dolnośląskie Tajemnice i pamiętajcie, że to był nasz debiut. Tak. Ale Katarzyno, ostatniego słowa filmowo nie powiedziałyśmy. No pewnie, że nie, no debiut to znaczy. No właśnie. Także słuchajcie, trzymajcie kciuki za powodzenie, też jest to ciekawe miejsce, które mam nadzieję, że za chwilę będzie ogólnie dostępne na mapie krainy wygasłych wulkanów. Bo miejsce zacne. Ogólnie dostępne to jedno, ale mam nadzieję też, że zostanie powstrzymana jakaś jego destrukcja powodowana przez czas. No właśnie, także jeżeli zobaczycie, to dajcie znać albo na naszym fanpage'u na Wrzących Wulkanach, albo zaraz pod filmem Dolnośląskie Tajemnice, dlatego, że miejsce zacne i wymagające jakiejś chyba ręki takiej zewnętrznej. Tak, na wzór i bardzo mało znane, więc też prośba, jeśli w ogóle wiecie coś więcej o tym miejscu, ponieważ to, co my mówiłyśmy na filmie, to tak naprawdę są nasze domysły, które snułyśmy na podstawie bardzo skąpych źródeł, bardzo skąpych informacji i tak naprawdę tego, co widziałyśmy, tego, co można zaobserwować in situ, że tak się wyrażę. Więc jeśli macie jakąś szerszą wiedzę na temat tego miejsca, to tak jak tam zresztą na koniec apeluje Joanna, dawajcie znać, może jakoś wspólnie napiszemy jego historię. Gdybyście jeszcze uważali, że są miejsca inne, w których powinniśmy się pojawić z Joanną Lamparską, to też prosimy o stosowny komentarz. Koniecznie.
Koniecznie. Tydzień temu naszym gościem w audycji, którą wam puściliśmy, w czasie, kiedy my byliśmy na Zamku Grodziec, naszym gościem był Tadeusz Rybczyński. Zostawiliśmy was z Tadeuszem, dlatego że to jest człowiek pełen pasji. Fantastycznie opowiedział Katarzyna o pieskach. Tak, w studiu wtedy była Sheila. Z nami, tak. Tak. Która 2 godziny wytrzymała w studio, mimo upału. Dość cierpliwie leżała pod naszym tutaj studialnym stołem. I Tadeusz napisał książkę, podobnie jak nasz dzisiejszy gość. Podobnie jak nasz dzisiejszy gość, który napisał w sumie tych książek więcej, bo właśnie na nie patrzę i jest to stosik 5 książek. No właśnie. I ja tak się zastanawiałam, jak tego naszego gościa dzisiaj przedstawić. Ale mogę, Katarzyno, długo? No, dawaj. Był rok 2021, słuchaj, nasza gościni. Dawno, dawno temu w studenckich czasach. Mieliśmy zajęcia z chorób zakaźnych zwane w naszym żargonie zakazy. Zakazy były na koszarowej, zwanej w studenckim języku koszmarową. Kto mieszka we Wrocławiu, ten wie, że koszmarowa jest bardzo daleko, bo nawet tramwaj tam nie dojeżdża. A jak coś jest dalej niż pętla tramwajowa, to już jest za Uralem. Zaczynają się zajęcia. Wiesz, kto to napisał? Zaczynają się zajęcia właśnie. Nasza gościni się domyśla. Do sali wykładowej wchodzi lekarka, bardzo energiczna, uśmiechnięta. Widać, że chciało się jej do nas przyjść, a to nie zawsze widać po prowadzących. Pomyślałem, że lekarze na zakazach to jednak pasjonaci. Kochają te swoje wszystkie bakterie, antybiotyki, szczepionki, wirusy, pacjentów i jeszcze ze studentami lubią gadać. I ta lekarka do nas powiedziała, że będzie o boreliozie. Ku mojemu zaskoczeniu był to jeden z najciekawszych wykładów, jakich przyszło mi wysłuchać. Ostatni slajd z prezentacji to była panorama karkonoszy. Więc niewiele myśląc, zwróciłem się do prowadzącej z takim stwierdzeniem, że a ona, że tak, że dobrze jest mieć po swoich lekarskich trudach jakieś miejsce, w którym można uciec, żeby odpocząć. I że ona ma takie swoje miejsce na Pogórzu Kaczawskim. Naszym dzisiejszym gościem jest... Marta Kucharska. No właśnie. Dobry wieczór Państwu, bardzo mi miło. Sławek Gortych to napisał. Tak. Sławek Gortych, mam ten tekst zresztą, bo gdzieś mi tam go przesłał. Faktycznie mój student, my się poznaliśmy w trakcie zajęć z chorób zakaźnych, gdzie faktycznie ja byłam prowadzącym, Sławek studentem jeszcze przed debiutem książkowym, a później mieliśmy już przyjemność rozmawiać i spotkać się już po debiucie Sławka i w związku również z moimi pozycjami książkowymi, także pozdrawiam też go serdecznie. No właśnie, i teraz to ja zacznę od końca oczywiście, bo tak jest najlepiej zaczynać. Na koniec był slajd z karkonoszami i to stwierdzenie, że każdy powinien mieć takie swoje miejsce wytchnieniowe. Ja wiem, że ty już 10 razy opowiadałaś na pewno w różnych wywiadach, jak trafiałaś w Góry Kaczawskie, ale coś możesz powiedzieć, co cię tu przyciągnęło i jak zaczęła się ta historia? Ostatnim slajdem nawet była Ostrzyca. Była Ostrzyca, spod której do Państwa dzisiaj tutaj przyjechałam, z krainy wygasłych wulkanów, jadąc właśnie przez Lubiechową i inne tajemnicze miejsca dolnośląskie. Jak dotarłam na Pogórze Kaczawskie? Dotarłam przez pracę. Przez swego czasu, chyba w 2017 roku, musiałam zastąpić koleżankę w pracy w Jeleniej Górze i tak pomyślałam sobie, że fajnie byłoby połączyć przyjemne z pożytecznym, wybrać się do pracy, ale po pracy mieć możliwość odpocząć w jakimś miłym zakątku. I tak trafiłam do takiej niewielkiej wioseczki otoczonej właśnie pagórkami, lasami, niedaleko Ostrzycy Proboszczowickiej, która jest najwyższym chyba w Polsce tak wygasłym wulkanem. Przynajmniej takie są do tej pory chyba informacje. Także trochę przez pracę. Jechałam do Jeleniej Góry do pacjentów, a po pracy wracałam właśnie na już do swojej bazy, która na tyle na mnie jakoś tam wpłynęła i na tyle mnie ściągnęła, że stała się już później taką cotygodniową destynacją i tak jest do teraz. A jesteś z Wrocławia? Jestem z Wrocławia, tam też pracuję. I tam częściowo spędziłaś wcześniej całe swoje życie. Dokładnie, dokładnie. Jaka jest różnica między mieszkaniem we Wrocławiu, a mieszkaniem... Na Pogórzu Kaczawskim? Tak, na wsi. Tak, bo tak właśnie czasami jak mam te spotkania autorskie, to tak mówię trochę, że żyję na jedną nogę. Jedną nogą jestem we Wrocławiu, jedną jestem na Pogórzu Kaczawskim, jedną nogą jestem w medycynie, drugą jestem w literaturze. Jak się żyje we Wrocławiu? Wiesz, ja mieszkam pod Wrocławiem i dokładnie jestem z takiej miejscowości położonej. Teraz to są już takie sypialnie Wrocławia. Kiedy ja byłam dzieckiem, no to jeszcze nie były to sypialnie Wrocławia, więc to jest tak w odległości 7-10 kilometrów od granic miasta.
I tam też zaczynałam, w sensie spędziłam dzieciństwo, miałam szkołę podstawową, później szkoła średnia to było faktycznie Wrocław i praca również Wrocław. Natomiast ja nie jestem jakby tak z pochodzenia tak zwanym mieszczuchem, tylko właśnie raczej osobą, która jednak miała dostęp do tej przyrody, natury, bo mieszkałam w domu jednorodzinnym pod Wrocławiem, gdzie tam dziadkowie mieli takie liczne sady, rodzice byli po Akademii Rolniczej, także miałam taki dostęp dosyć do tego świata takiego naturalnego, związanego z przyrodą dosyć silny, co też zresztą we mnie zostało i pewnie do tego też będziemy, myślę, dzisiaj jakoś nawiązywać. Tak, bo przyroda jest głównym motywem. Ja czytałam Tarninę akurat, chociaż mam w domu Sodat i leży, okay, czeka do przeczytania, ale może zostanie... w trakcie wakacji w Portugalii. Ale czemu nie? Na pewno ona rośnie tam, ta kupeczka, i ona już jest coraz wyżej. Natomiast tą przyrodę bardzo czuć w twojej powieści i myślę, że będziemy o tym rozmawiać. Tak się zastanawiam, bardziej teraz na Pogórzu, czy ciągle jeszcze wielkomiejskie życie dominuje? Jeśli mogę zapytać, wiesz, moje życie, nie wiem, czy kiedykolwiek było szalenie wielkomiejskie. Jeżeli wielkomiejsce, to bardziej w kontekście pracy. Natomiast na chwilę obecną to tak powiedzmy 50% tu, 50% tu, ponieważ również w okolicach Pogórza Kaczawskiego też pracuję zawodowo, w sensie zaczynam od Jeleniej Góry, obecnie też pracuję w Bolesławcu, Lwówku Śląskim, także zawodowo również jestem już po części z tym rejonem związana, więc częściowo działam we Wrocławiu, a częściowo właśnie tutaj w tych obszarach bliskich Ostrzycy. Więc to tak z tym wielkomiejskim życiem to my chyba nie po drodze tak do końca. No to bardzo mi się zapytanie. Ja zapytałam się, bo tak dzisiaj wracałam z Wrocławia, rozmawialiśmy o tym przed audycją i tak sobie pomyślałam, że... Właśnie. Dlatego pewnie gdzieś ten, tak, tam jak grze komputerowe się jedzie na niektórych ulicach. Zdecydowanie to może wolę jechać drogą, tak jak tu przyjechałam, gdzie powiedzmy zatrzymuję się. Dokładnie, tak. Pięć jelonków mi przeszło przez drogę i chciałam nawet je sfotografować, ale już nim wyjęłam telefon, to one już przeszły. Parę dni temu, jak wracałam właśnie z pracy, to z kolei jakieś dwa borsuki były na drodze, żywe. Także ja doceniam tą bliskość przyrody i pewne inne tempo, które to jest obecne. Właśnie, chociaż... bo do tego piłam, do tego tempa właśnie, tak? Bo ja jestem z totalnym wieśniakiem, ale niestety czasami zdarza mi się spędzić jakiś czas w mieście też z powodów zawodowych i mam wrażenie, że ja w mieście w ogóle nie mogę być sobą, bo jestem w jakimś pędzie, rytmie, które nadają mi różne oferty, które to miasto daje. I ja w ogóle nie robię tego, co ja bym gdzieś wymyśliła w swojej głowie, tylko jestem jakby sterowana tą ofertą, która jest dla mnie dedykowana. I dopiero kiedy znowu jestem totalnie na wsi w błocie, to dopiero wstaję i dopiero sama autonomicznie zaczynam sobie planować dzień. I nie wiem, czy to jest taka po prostu przypadłość wieśniaka, a do tego życia w wielkim mieście faktycznie można się przystosować, czy to tak faktycznie to miasto warunkuje trochę takie podążanie wyznaczoną jakąś ścieżką z góry. Znaczy, myślę, że faktycznie tu mamy trochę więcej przestrzeni, żeby nawet odkryć to, na czym nam zależy, bo żeby odkryć coś, na co chcę, powiedzmy, swoją energię poświęcać, albo co mi jest bliskie sercu, no to też potrzebuję tej przestrzeni i tej próby, bo to nie jest też tak, że na przykład ja chcę pisać książki, to od razu napiszę, od razu dostanę wielką nagrodę i tak dalej, nie? Więc żeby coś włożyć w serce, no to też trzeba być gotowym później, by przyjąć różne porażki. I na pewno, jak w każdym jakimś tam projekcie życiowym, potrzebne jest ta energia, jakaś tam cierpliwość, praca. Wiesz, pewnie część osób się dobrze odnajduje w mieście, choć my wszyscy jesteśmy dosyć umaczani w takie czasy dosyć dynamiczne, gdzie ta przestrzeń dla siebie staje się w sumie wielkim komfortem. Luksusem. Luksusem wręcz, nie? Więc jakby od rana, nawet jeżeli jestem na Pogórzu Kaczawskim, nie wiem jak tutaj wy, raczej i tak ma się pewne tempo, bo na przykład są pewne rzeczy do zorganizowania, do przerobienia i tak dalej. I to najłatwiej chyba zauważyć, chociażby w tym wymiarze, jak często mamy czas dla takich znajomych tak po prostu,
że często ten czas, powiedzmy, dla bliskich osób jest gdzieś tam ograniczony tymi naszymi kalendarzami, żeby z kimś się umówić na kawę, to miesiąc wcześniej. Ostatnio myślałam, nie? Że jakby tempo, które nam teraz narzuca praca, w której jesteśmy w zasadzie permanentnie, nawet tak, jeśli pracujemy z domu i jeśli ja sam ją sobie organizuję, to tym bardziej jest jej jeszcze więcej, stało się tak nachalne, że nawet mi, takiemu samotnikowi, zaczęło brakować jakiejś formy spotkań i tak sobie przypomniałam, że kurde, w dzieciństwie to pamiętam, że te ciotki, wujki, to cały wreszcie nie było jakieś spotkania, zasiadanie przy stole, jakieś jajka w majonezie. Dokładnie, przy tych jajkach w majonezie nikt nie wyciągał telefonu, że mu się spieszy, prawda? Tak, tak, tak. I to jakoś tam cały czas gdzieś to było i te ciotki się widywało. A teraz w zasadzie przy okazji świąt go chyba dochodzi do takiego spotkania. Następnym razem, jak będzie spotkanie w radiu, przyniosę sałatkę jarzynową, a tutaj jajka w majonezie. No, to zrobimy jak za dawnych lat. Jak za dawnych lat. Zresztą my planujemy z naszymi słuchaczami po prostu spotkanie w terenie, jak tylko się zrobią warunki po temu. Ale dobrze, że taki nadałyście ton rozmowy, czy w sumie to ja zaczęłam winna, dlatego że w Tarninie, nie wiem, czy możemy trochę pospoilerować, ten czas troszeczkę się zatrzymuje. Bo ja będę, jak ją czytałam, to po prostu wylądowałam gdzieś między Bełczyną, a nie wiem, Bystrzycą może, albo Radomiłowicami, albo Przeździeżą, czyli miejscowościami, o których świadomości niektórzy, no bo tak do końca nie miałam, bo dopiero po Tarninie, że ja przeprowadziłam w ogóle całkowite dochodzenie, gdzie to się dzieje, dlatego że ty tam tak sprytnie mylisz tropy. Jeszcze wiesz, to się dzieje jeszcze tutaj, w głowie teraz się stukam. Natomiast właśnie w Tarninie, czytając Tarninę, jakby przeniosłam się troszeczkę w inny wymiar, taki spokojniejszy, wolniejszy, gdzie dzieją się czasami małe sprawy z dużymi konsekwencjami, dlatego że ten sam motyw, na bazie której jest napisana Tarnina, no jest poważny, tak, bo to jest pamięć o twojej cioci. Natomiast na ile czerpałaś właśnie z tego, znasz to życie takie właśnie w Przeździeży na przykład, albo w Radomiłowicach jest sklep i ten, jak czytałam Tarninę i potem zobaczyłam ten sklep, to brakowało mi tylko tego twojego Volvo wiśniowego, Mietlicy. A to akurat Volvo to ja doskonale znam i znam doskonale Mietlicę. Sklepu akurat w Radomiłowicach nie pamiętam, możliwe, że nie. No tu jest troszkę to, o czym przed chwilą tutaj mówiłyśmy, że w jakiś sposób jest zmęczenie miastem i potrzeba ucieczki może w obszar, gdzie żyje się trochę inaczej. I takiej zmiany też dokonuje nasza bohaterka tej powieści, Tarnina. Główne dwie bohaterki, to tak może trochę zaspoileruję dla tych, którzy książki nie znają. Mamy dwie główne bohaterki, jedną jest Antonina. Ona miała bardzo nie być lekarką, ale ostatecznie nią została, bo właśnie nie chciałam, żeby była z nią, ze mną jakoś bardzo utożsamiana, choć oczywiście niektóre rzeczy powstały na kanwie własnych doświadczeń. Natomiast drugą bohaterką jest ciotka Antoniny, Wanda, gdzie dowiadujemy się, że ciotka zmarła i Antonina dostaje gdzieś tam dom po tej ciotce, gdzieś tam w jakichś górach, na jakimś pogórzu. I jedzie tym domem niby się zająć, a przy okazji właśnie poznaje ten nowy świat, inny niż ten świat miejski, rządzący się trochę innymi prawami, gdzie też i ludzie są dla niej egzotyczni i to wszystko, co ją spotyka, poznaje też inną prawdę o ciotce, której wcześniej takiej nie znała. I na ile to jest... Wiesz, a przeniosłam się tutaj w 2017 roku, książkę zaczęłam pisać tak jakoś 2 lata później i faktycznie ją w sporym procencie pisałam na Pogórzu Kaczawskim. Zresztą bardzo lubię tam pisać. W sensie ten spokój, cisza, mam takie swoje ulubione miejsca gdzieś tam pod wierzbą, jak można. Jest taki, mam swój stolik. Cała, powiedzmy, przyroda jest inspirowana też Pogórzem Kaczawskim. Może cała to mocno powiedziane, ale na pewno znacząca część, więc ja również chodziłam w takie różne wycieczki, wyprawy i przynosiłam różne tam chwasty, listki i z aparatem robiłam zdjęcia, potem czytałam o tych wszystkich roślinach. Także całe takie pole, pewne zwiadowcze również wykonywałam. No i to Pogórze Kaczawskie dla mnie w ogóle w jakiś sposób zafascynowało. Zafascynowało też również dlatego, że jest takim obszarem trochę z boku głównych szlaków na naszym Dolnym Śląsku. Nasz Dolny Śląsk w ogóle jest pięknym rejonem, tak sobie myślę, na tle Polski. Natomiast kraina wygasłych wulkanów jeszcze ma ten urok, że ona jest troszkę z boku tej billboardiozy i hotelozy i tych wszystkich takich już komercyjnych wypraw. Więc jest pewną taką ostoją. Natomiast oczywiście, żeby uniknąć takich bezpośrednich jakichś tam plagiatów albo jakichś trudności, że później ktoś mi coś zarzuci, że coś jest nie tak, no to ja oczywiście to, co poznałam, mieszałam z tym, z wyobraźnią po to, żeby powstał taki konstrukt,
no też literacki, ale również w jakiś sposób bezpieczny, bo nie jest to reportaż. No ja przyznaję się, że ja czytałam książkę z takim zacięciem, żeby znaleźć te miejsca jeden do jednego, ale to sprytnie myliłaś tropy, chociaż na przykład bardzo mi się podobało, to będzie trochę nie na temat, że można było kupić książkę w Młynie Wielisław, bo to jest książka, która się dzieje na Pogórzu Kaczawskim i którą można było kupić w fajnym miejscu Pogórza Kaczawskiego. Pewnie, pozdrawiamy Młyn Wielisław. Tak, ja tam również zawędrowałam z tymi książeczkami i też... Wiesz, ja też doceniam i też lubię, jak ta Tarnina jest też postrzegana przez taki pryzmat lokalny i miłym jest dla mnie mieć spotkania autorskie w obszarze właśnie gdzieś tutaj, czy gdzieś tam w Jaworze, czy w Złotoryi, czy w Chrośnicy. Tych spotkań troszkę było, czy we Wleniu. No bo to jest też książka o tym obszarze, więc ten koloryt, jak starałam się w jakiś sposób go zachować i tą przyrodę, i te szachulcowe domki, i ten wulkan. To czuć jest, jak się czyta. Mm. Naprawdę, bo ja naprawdę zajechałam pod ten sklep zupełnie przypadkiem, szukając czegoś, oczywiście jeleni, no może nie we wiosce, no ale musiałam się przejechać i pomyślałam sobie, że to jest miejsce jeden do jednego przeniesione. Mało tego, i jeszcze jedna scena jest, wydaje mi się, że dziejąca się nad Bobrem. Tam się ktoś huśta na takiej huśtawce i to jest realne miejsce? Wiesz, co to jest realne? Bo jedno mi przychodzi na myśl. Koło Marczowie? Tak. No to tak. No, faktycznie jest taka wielka wierzba z takim, prawda, tą linką wiszącą i tam chłopcy robią różne wygibasy latem, nim skoczą do tej wody. Tą scenę widziałam przybywając kajakiem z okolic Wlenia. Przypłynęłam tam do Marczowa właśnie. I tak później, oczywiście, jak czytałam twoją książkę, to sobie skojarzyłam to właśnie z tym miejscem. I tak pomyślałam sobie, ciekawe, czy to możliwe. I czytałam dalej. To faktycznie było tak bezpośrednio jakby zainspirowane. Jest też nazwa, bo ta bohaterka nasza, Antonina, przyjeżdża do miejscowości, gdzie jest dom ciotki. Ta miejscowość nazywa się Nowa Ziemia i Nowa Ziemia jest również wioską położoną po Górzu Kaczawskim. Aczkolwiek tu przyznaję, że to bardziej zaciągnęłam nazwę, sądząc, że w sumie trudno znaleźć lepszą, jak bohater ma dokonać przemiany, nie? Prawda? Nowe życie i coś ma się z nim stać. To jak zobaczyłam nazwę, tabliczkę na Pogórzu Kaczawskim, Nowa Ziemia, no to już miałam tytuł na tą miejscowość, nie? Może też tak być, że w ogóle geneza tej nazwy, której ja nie znam, ale może taka właśnie być, że ktoś, kto zakładał tą wieś, zrobił to z taką myślą, że będzie moje nowe życie, moja nowa ziemia. Słuchajcie, zaczęliśmy od końca, to teraz tak od początku. Powiedzmy, że Marta jest pisarką, lekarką, pisarką już z takim sporym dorobkiem. Książki Marty tutaj dzisiaj z nami są. Natomiast asumpt do naszego dzisiejszego spotkania dała pierwsza rocznica. Zdaje się, jesteśmy w okolicach pierwszej rocznicy. Jesteśmy, dokładnie. Poza jakieś 3 dni będzie, albo i teraz, jakoś tak. Tak, wydania powieści Marty pod tytułem Tarnina, której akcja osadzona jest właśnie na Pogórzu Kaczawskim. I ja pamiętam, jak pierwszy raz wpadłam na trop Tarniny, sobie gdzieś tam wieczorem już w łóżku, scrollując Facebooka, dawałaś fragmenty. Zanim się ukazała książka, dawałaś fragmenty. Tak. Ja się zaczytywałam w te fragmenty i sobie myślałam, no bingo, po prostu to jest to, czego tej krainie brakowało, czyli jakaś powieść, historia, opowieść o tym miejscu, która sprawi, że ktoś właśnie, będąc w Gdańsku, pomyśli sobie, chce zażyć tego życia, chce zobaczyć, jak tam się żyje i ona sprawi, że ktoś spróbuje Pogórza Kaczawskiego. I w ten sposób nawiązałam z tobą kontakt i tak to się potoczyło. A dzisiaj właśnie obchodzimy rocznicę wydania Tarniny. Obchodzimy rocznicę, my byśmy po drodze chyba się spotkać, prawda? I w Chrośnicy na spotkaniu, i w Złotoryi. Także troszkę tych eventów było. No właśnie o to się chciałam ciebie zapytać, bo już jakby od roku książka teraz żyje swoim życiem, tak? Bo wcześniej była tylko twoja. Takie mam wrażenie, że jak ją piszesz, to jest jakby tylko twoja. A potem od roku jest już, wiesz, poddawana, mielona przez ludzkie umysły, każdy ma swoją opinię, każdy ma swoje odczucia, każdy pewnie jakby odczytuje ją po swojemu i ona pewnie dotyka jakichś innych nut gdzieś tam w każdym człowieku. I ty się już z wieloma właśnie czytelnikami spotkałaś, bo było tych spotkań sporo, tak jak mówiłaś, i na Pogórzu Kaczawskim, ale nie tylko. Z jakim odbiorem się spotykasz? Co mówią ludzie, którzy przeczytali Tarninę? Powiem ci, że w większości jest to odbiór pozytywny. No, praktycznie przynajmniej te osoby, które się przyznały, prawda, do jakiegoś odbioru, to raczej spotykam się z odbiorem pozytywnym i oczywiście, tak jak mówisz, każdy czegoś innego szuka w książce. Niektórym się podoba to, że możemy w jakiś sposób tam zwolnić, zanurzyć się w ten świat taki leśny, gdzie są rośliny, gdzie jest ta przyroda taka mocno wyrażona, bo ta książka jest dosyć mocno chyba słowiańska i moim zdaniem też taka romantyczna w kontekście, biorąc pod uwagę tą ilość choćby tych opisów przyrody.
Niektórzy, powiedzmy, odnajdują jakieś swoje historie rodzinne w tych książkach. Powiedzmy, miałam takie komentarze, ktoś do mnie pisze, że tam jest taka fajna babcia i ona mu przypomina jego babcię. Inni z kolei odwoływali się do tej strefy związanej z utratą, bo tu może jeszcze nie powiedzieliśmy tego. Książka jest i zabawna, i wzruszająca, tak mi się wydaje. Natomiast sama idea powstawania tej książki była taka dosyć poważna. Ona powstała na kanwie utraty mojej bliskiej osoby, właśnie bliskiej cioci. To było tuż przed pandemią. I to było dla mnie jako lekarza też takie doświadczenie ważne, bo to było odchodzenie bardzo bliskiej mi osoby, takiej mojej drugiej mamy, która dla której jakby byłam i osobą bliską, ale gdzie byłam już osobą też dorosłą i byłam tym lekarzem, który niestety miał świadomość, co oznaczają pewne rozpoznania. W związku z tym miałam świadomość, że tą osobę moją bliską wkrótce utracę. I to dosyć jest trudne, jeżeli mam wtedy tą wiedzę medyczną, bo ja tą żałobę zaczynam przeżywać wcześniej i niestety nie potrafię polegać, powiedzmy, na jakimś tam, wiesz, takich tam wpisach, a ten jakiś tam ziółek będzie dobrze, albo ziółek tam się napijesz, propolisem wysmarujesz i kolejnych 10 lat, nie? Więc, no, jak każda wiedza, nie? Ona może być takim kijem takim nożem obosiecznym. Także jakby i niektórzy właśnie pisali do mnie w tym kontekście, że oni też kogoś utracili, też przeżywali w jakiś sposób żałobę, albo też przeżywali tracenie. Bo jak tam właśnie moja ciocia odchodziła, ja wtedy zrozumiałam, jak odchodzenie też jest ważne. Tak dosyć mocno przerobiłam na własnej skórze. I że warto o tym też napisać. Właśnie o chorobie i o umieraniu, odchodzeniu i o tym, że pożegnanie jest istotne, bo jeżeli zrobimy to w miarę dobrze, to w nas też zostaje pewien spokój. A to są takie tematy ciągle tabu. A z drugiej strony, jeżeli mam o czymś pisać, no to dobrze pisać o czymś, co w miarę mamy dobrze poznane. Wtedy jest to bardziej gdzieś tam wiarygodne. Więc no, zostały mi takie, wiesz, tematy przydzielone trochę przez życie. Ale w porządku, skoro mam tak. Można powiedzieć, że książka poniekąd jako forma terapii dla ciebie pisząc, a dla ludzi czytając, tak? Pewnie trochę tak, pewnie tak. W sensie ja mogłam jeszcze raz jakoś pewne rzeczy przerobić, tą żałobę przerobić, tą potrzebę podzielenia się takim jakimś doświadczeniem, że właśnie może warto towarzyszyć chorym. I wiem, że na spotkaniach autorskich, jak poruszam ten temat, tego towarzyszenia, tego odchodzenia, to wiele osób faktycznie zaczyna być tym tematem zainteresowanym, nie? Bo każdy z nas ma swoje trudne doświadczenia, albo je będzie mieć, bo trudno przejść przez życie, nie tracąc bliskich osób. Z tym, że no, są to takie czasami tematy, o których się wstydzimy mówić, nie? Czy nie chcemy o nich mówić. I taka ulga, że możemy o tym powiedzieć, taką potrzebę ma więcej osób, nie tylko ja. Ja w sensie wyraziłam to w formie książkowej. Natomiast wiele osób również chce o pewnych rzeczach powiedzieć, czy o pewnych utratach. Natomiast no nie zawsze, powiedzmy, może ma ku temu jakąś dobrą taką aurę, atmosferę zapewnioną, nie? Mhm. Także jakby cieszę się z tego powodu, że tutaj takim doświadczeniem się mogłam podzielić i jednocześnie ono jest też jakby dobrze przyjęte. A przeczytałam gdzieś taką recenzję Tarniny, która zaczynała się od sformułowania, że to jest książka drogi. Ja bym nawet powiedziała książka podróży, bo takiej podróży wielowymiarowej, tak? Podróży do tej nowej ziemi, takiej nowej ziemi w dużym wymiarze i podróży właśnie po tych meandrach własnych. Wewnętrznych. Tak, wewnętrznych. Też tak postrzegasz tą książkę jako książkę drogi, podróży? Tak. Ja całkiem mi się podoba to określenie, że jest taki rodzaj powieści drogi, bo faktycznie tak jest, że mamy tą bohaterkę, która z pewnego życia jest wrzucona w zupełnie inne życie, rządzące się innymi prawami. Więc ta podróż odbywa się fizycznie, no ale ta podróż też odbywa się właśnie w tym wymiarze takim wewnętrznym, że trochę dochodzi do takiego procesu, że ona sama zaczyna, ta bohaterka, również ze sobą dyskutować, co w niej, jej życiu jest ważne i w jaki sposób też zaczyna podejmować inne decyzje niż te, które by podjęła, nim wyruszyłaby do nowej ziemi. No więc ta nasza bohaterka też miała tą taką przemianę wewnętrzną. Oczywiście to są takie schematy w miarę popularne w popkulturze, czy w ogóle w kulturze, ale
cały czas ta powieść drogi ma swoją moc. W sensie my lubimy pójść za bohaterem i z nim przebyć kawałek drogi i w wymiarze takim właśnie fizycznym i mentalnym, więc tak wyszło. Droga piaszczysta, leśna, tam pełno różnych takich habazi, co się pod nogi podtykają. Ja się zasłuchałam właśnie. A nasza stała słuchaczka pisze, że urzekła ją właśnie przyroda opisywana i fakt, że w książce pojawia się Pogórze Kaczawskie. Czy, drogie panie, czy ja mogę zaproponować chwilę oddechu? Zrobimy krótką przerwę muzyczną, tylko teraz padło to słowo książka drogi i się waham, co mogę, Katarzyno, samodzielnie tutaj zadecydować, że wpuścimy w magnetofonie. Dlatego ja sobie pozwolę, Katarzyno, wybrać pierwszy utwór. Wyjątkowo, bo zawsze przygotowuję wszystko Katarzyna. Także dzisiaj ja sobie pozwolę coś puścić, coś, co już u nas było, a zawsze jakoś ten tekst mnie tak wprawia w zadumę, także dajcie nam chwilę przerwy, zostawiamy was z takim chyba kawałkiem mocno tematycznym i za chwilę wracamy. Nie ocenia się ani świata, ani tobie bliskie. Uwolnij swoje myśli tak, by dały ci przestrzeń, by istnieć. Najzwyklej bądź, by niezwykle żyć. Przywitaj dzień, jakby ostatni był. Uściśnij dłoń każdego, kto minie cię w samotności swej. Przypomnij sobie, kim byłeś, zanim wszystko zdarzyło się. Przywróć te wszystkie chwile, które wypełniały cię. Nie potrzeba imion, nie potrzeba nazw, przynależności, która dzieli nas. Nie potrzeba barier, nienawiści w nas, żadnej filozofii, która budzi strach. Nie potrzeba wojen, nie... Skończyliśmy na spotkaniach z czytelnikami, a ja mam do ciebie pytanie, a takie frywolne. A Fujiyamki się pojawiły na twojej drodze? Pojawiły. Nawet mam album Fujiyamek. Okej. Okay. Naprawdę. Kiedyś zagościły na pewne spotkanie autorskie. W sensie wiedziałam, że są Fujiyamki, bo to może państwo nie wiedzą. Niedaleko Ostrzycy jest taki zespół lokalny. Głównie to są panie, ale nie tylko. Taki dosyć, powiedzmy, ludowy, tak? Czy jak możemy go nazwać? Folklorystyczny. Ma piękną nazwę Fujiyamki, ponieważ Ostrzyca, ten nasz najwyższy polski wulkan, ledwie 700 metrów nie dociąga, to się nazywa Polska Fujiyama, więc powstały Fujiyamki. I miałam kiedyś taką przyjemność, że właśnie odwiedziły mnie na jednym ze spotkań autorskich, chyba we Wleniu, i mam również ich dwa albumy. Zresztą to bardzo, bardzo takie miłe, fajne. Spotkać osoby, o których, które gdzieś tam się w powieść też wrzuciło. Właśnie one w powieści się pojawiają, tak powiedziałabym, jeden do jednego, bo one faktycznie istnieją, prawda? Czy one istnieją, mm-hmm, owszem, mm-hmm, choć oczywiście tam już cały ten taki, wiesz, proces, jakiś ten dożynkowy, jakieś te imprezy lokalnej na wsi, no to był tak po części zmyślony, po części inspirowany różnymi licznymi gdzieś tam doświadczeniami, jak takie historie wyglądają, prawda, jak tam już panowie i panie po kilku tam kieliszkach się kiwają przy stołach do dźwięków dożynkowych pieśni. Także taki koloryt lokalny w Tarninie też jest. Mhm. A Fujiyamki są naprawdę i można pewnie je gdzieś posłuchać. Tak, ja miałam okazję pooglądać. Zresztą ja myślę, że jak dzieją się takie imprezy w gminie Pielgrzymka, bo Fujiyamki są z gminy Pielgrzymka, podziwiać. I ja muszę wam powiedzieć, że ja miałam wielką przyjemność widzieć kilka zespołów folklorystycznych w Leszczynie, w skansenie. I wbrew temu, co się... No, my jesteśmy jednym z niewielu krajów w Europie, mam wrażenie, który nie celebruje tej swojej kultury takiej właśnie folkowej, wiejskiej. A wbrew temu naprawdę miałam dużą przyjemność z tego. Przede wszystkim zrobiło na mnie wrażenie, jak ludzie się bardzo potrafią postarać, mhm, przy występach tego typu, jak są przygotowani, grają na instrumentach. Także podobnie z Fujiyamkami, które, Katarzyno, widziałam na święcie Świeżawy, nad którym mieliśmy patronat zamkowy. No. To co, Fujiyamki też pozdrawiamy. A gdzie ja byłam? Byłaś rano na rajdzie samochodów, a nie wylądowałaś już na mecie tego rajdu. A, bo potem musiałam pojechać. Godnie starałam się zastępować w Świeżawie. Byliśmy przy spotkaniach z czytelnikami. Ich było bardzo dużo. Co szczególnie utknęło ci w pamięci? Może jakieś... Bo już mówiliśmy o tych trudnych doświadczeniach, ale myślę, że były też chyba takie ciekawe. Dużo było takich pozytywnych doświadczeń. Zresztą lubię spotkania autorskie. To tak, wiem, że niektórzy autorzy nie przepadają. No ja tutaj wyjdę trochę na narcyza, no trudno. Lubię spotkania autorskie. I ten kontakt z czytelnikami i możliwość później jakiejś rozmowy, czy tam wymiany książek, podpisania, poopowiadania trochę. To też, myślę, że też dla czytelników jest dosyć
ciekawe, jeżeli trochę przez perspektywę również autora widzą tą książkę, postrzegają i przez niego mają przedstawione jakieś tam tło. I wiesz, tych spotkań autorskich faktycznie troszkę było. One były głównie jakby odbywały się na Dolnym Śląsku. Część tutaj w tych rejonach właśnie Pogórza Kaczawskiego, gdzie książka powstawała, bo tu już wymieniłyśmy. Był i Jawor, gdzie teraz jesteśmy, była i Złotoryja. Była Chrośnica, taka maleńka wioseczka, pięknie położona na Pogórzu Kaczawskim i tam jest taki dom, jak on się nazywa? Ten dom? Ekomuzeum Tkactwa. Tak, Ekomuzeum Tkactwa w ogóle. Tak, piękna tak. Przestrzeń. Monika Wizła i Jaga Wojtko też tak, nas gościły. Tak, tak, tak. I też dziewczyny pozdrawiamy, bo one też tam również zaprosiły. Poprzypominam sobie od razu, wiesz, w ramach tych wypominków takich rocznych. Była gmina Wleń, nad którym, prawda, teraz pewnie świeci gdzieś tam zamek Lenno. To jest też takie miasteczko położone niedaleko Bobru, w krainie wygasłych wulkanów. Była Jelenia Góra, gdzie niedługo też będą targi książki, chyba 16 grudzień i zapraszam, tam też będę. Ale będą również inni autorzy, być może część obecnych już tutaj, którzy właśnie też wydają literaturę lokalną, czy związaną z tym lokalnym klimatem. No i były spotkania we Wrocławiu i w okolicach Wrocławia, również w ramach takiej organizacji Rozczytana Aglomeracja. Więc trochę tych spotkań faktycznie, to tak jak tutaj mówisz, było i każde spotkanie jest inne. Z każdym jadę z pewną taką, z takim zainteresowaniem, co tym razem będzie. Na przykład z jednego spotkania przywiozłam taki wielki, wielki, wielki wór różnych przetworów. Do tej pory mam fantastyczne grzybki, ogórki, malinki, soczki i tak dalej. No, super. Super. Z innych jakiś tam mam gdzieś album, z innego mam płytę, powiedzmy, Fujiyamek. No i oczywiście wiele, wiele różnych tam wspomnień i zdjęć. Czy któreś konkretnie mi bardzo utkwiło? Chyba też bym nie chciała tak za bardzo ich tam jakby kategoryzować, czy bardziej oceniać. Każdy wnosi coś innego i dla mnie też jest też fajnym i przyjemnym ten kontakt z tym człowiekiem, którego jeszcze w sumie nie znam, którego gdzieś tam... Bo jadę na spotkanie, wtedy się dopiero okazuje, ile jest osób, czy jest dużo, czy jest mało, czy są to osoby młodsze, czy starsze, bardziej zainteresowane, mniej zainteresowane. No jest to rodzaj pewnej takiej przygody. Tak jak przygoda tutaj być w radiu. No właśnie, tutaj w radiu rozmawiamy o krainie wygasłych wulkanów, o budowaniu marki krainy wygasłych wulkanów. A jak nas postrzegają w aglomeracji wrocławskiej czytelnicy twoi? Kojarzą krainę? Wygasły wulkanów? Mhm, niektórzy kojarzą. No Dolny Śląsk jednak pewnym jest takim miksem, prawda? Więc oczywiście nie dla każdego jest to obszar bardzo znany, no bo będziemy lepiej znać właśnie już te ścisłe Karkonosze, prawda? Gdzieś tam ze Śnieżką i tymi głównymi miejscami docelowymi, obecnymi w jakichś przewodnikach turystycznych. No Karkonosze są dla Sławka, dla mnie zostało Pogórze, ale tak niech będzie. Natomiast oczywiście część osób ma, albo kogoś ma w rodzinie, a to ma tam ciotkę w Złotoryi, a to coś tam, także tutaj też powstaje pewien rodzaj znajomości, a jak nie, no to zostają zaproszeni na Pogórze Kaczawskie, być może kiedyś tu przyjdą. No książka jest taką reklamą, prawda? Tak. dobrym tutaj takim przewodnikiem i zachętą na takie frywolne drogi. Dwa pytania do ciebie odnośnie samego w ogóle warsztatu, bo pisania powieści tak też objętościowo okazałeś, bo Tarnina w formie tej już wydanej, wydrukowanej to prawie 400 stron i tak to sobie wyobrażam, ja osoba, która nigdy nie napisała powieści, że to trochę chyba nie jest tak romantycznie, że właśnie sobie siadasz pod wierzbą, bierzesz laptopa i jazda, nie? I te słowa znaczy, płyną. Trochę tak jest. Trochę tak czasami jest. Czasami, ale czasami nie. Ale czy jeżeli masz taki duży konstrukt, to nie jest tak, że najpierw sobie jakoś musisz rozrysować mapę, żeby potem nie pokręcić tych miejsc, zrobić jakieś biografie wszystkich bohaterów, żeby potem czegoś im nie wpleść w życie, co jakby do nich nie pasuje, że musisz sobie zrobić taki właśnie stół z notatkami, trochę tak jak Tolkien, wiesz, to sobie to wszystko zaplanować i dopiero potem to tak już sobie może płynąć? Wiesz, dlatego Tarnina powstała jako moja piąta książka, a nie pewnie jako pierwsza. Właśnie objętość rośnie, tak? objętość rośnie, też chyba nowych form zaczynam się tykać, których wcześniej się nie tykałam. Ja piszę tak
ciągiem 20 lat, to już tak wyjdzie, nie chcę być inaczej. Jak w ogóle miałam 8 lat czy 9, powiedziałam, że będę poetą i to było moje pragnienie, takie pierwsze, potem to gdzieś tam umknęło, a potem gdzieś pod koniec liceum wróciłam do tego pisania i tak już zostało. Ale tak jak mówisz, ja sama jeszcze bym parę lat temu powiedziała, że nie napiszę powieści, bo to przy moim trybie życia, jeszcze w związku z moją pracą zawodową, różnymi formami tej pracy, dyżurami i tak dalej, powieści nie napiszę. Natomiast przyszedł taki czas, gdzie ja już jakby dojrzałam do tego procesu. Jak wielu autorów, my się zaczynam od poezji. Akurat moja książka poetycka jest drugą książką, ale w cały warsztat ćwiczyłam na poezji. I ja swego czasu już później wiedziałam, że okej, całkiem fajnie się tam posługuję, potrafię pisać lirycznie, potrafię tworzyć nastrój. Te słowa w jakiś sposób, ja je czuję, bo tak trochę jest. Podobnie jak je słyszę, mimo że mam słuch kiepski do grania na instrumentach i kiepski do śpiewania i tańczenia, to w powieści ja jakiś taki rytm słyszę w zdaniach, które zapisuję. I wpierw w 2012, już jak po tym treningu takim z tymi wierszami, gdzie pisałam przez parę lat i publikowałam je w różnych pismach, zaczęłam się w tych wierszach nie mieścić. I to był taki etap, gdzie stwierdziłam, to ja wejdę w inną formę, bo te wiersze, jak one są już przegadane, to też tracą trochę swoją taką, ani to wiersz, ani to proza i tak w sumie do końca wiadomo. Zaczęłam pisać opowiadania i te opowiadania były ze mną dosyć długo, nie? Bo to były ze mną tak od tego, to trzy książki po drodze to były zbiory opowiadań. To było Kino objazdowe, to było Sodat i Irga karmiona przez lawinę, wydana chyba w 2019. I po Irdze ja wtedy tak postanowiłam sobie, że kolejne to będzie powieść. Ja już jakby chcę wskoczyć w coś takiego, co jest powieścią. Natomiast tak jak mówisz, tu powstały mi kolejne takie rzeczy, które też musiałam poznać, uczestnicząc w warsztatach, czytając jakieś książki do pisania, czy dramatów, czy scenariuszy filmowych, słuchając sobie jakichś podcastów, czy na Spotify, czy w innych jakichś formach, gdzie ja też uczyłam się zasad, które obowiązują w powieści, bo powieść jest trochę jak film i żeby za tym bohaterem pójść, to zadaniem autora jest stworzenie w odpowiednim czasie różnego tam napięcia i tak dalej, konfliktu, który spowoduje, że ten bohater będzie na tyle interesujący, że będzie ci się chciało przeczytać kolejnych 50 czy 100 stron. Więc to są też pewne narzędzia, których to nie pisanie książki, to nie jest tylko kwestia natchnienia, które na mnie tam spłynie z jakąś muzą. A wiesz, to już jest częściowo moje właśnie drugie pytanie, jeśli mogę o tym właśnie warsztat, bo pamiętam na tym spotkaniu autorskim opowiadałaś o tym właśnie, że brałaś udział w różnych warsztatach pisarskich. Mi tam nawet ostatnio gdzieś tam na Facebooku mignęła jakaś oferta taka właśnie warsztatów takich odblokowujących, że masz poczucie, tak to było zaadresowane, masz poczucie, że chcesz pisać, ale nie wiesz jak, tak, co, po co i tak w ogóle nic nie wiesz, aha, tylko że niby to czujesz i właśnie takie warsztaty gdzieś tam jakieś weekendowe, odcinające człowieka, jakoś odblokowującego do pisania, to pewnie jakaś jedna z form możliwych warsztatów i tak sobie zastanawiałam się, czy to w ogóle działa, tak, czy to jest coś, czego się można nauczyć, czy to jest taka tak naprawdę, że taki pisarz siada i jakiś duch Boży na niego spływa i on tworzy, czy to jest taki twardy warsztat, że ja naprawdę mogę sobie postanowić jednego dnia, ja chcę pisać, zapisuję się na warsztaty i ciach i dostaję narzędzia i używam tych narzędzi i konstruuję powieść, staję się pisarką. Wiesz, to pewnie każdy pisarz powie po swojemu, swoją ścieżkę opowie. Ja bym powiedziała, że ta moja ścieżka, czy w większości autorów, to będzie coś pośrodku, bo pewnie istnieje jakaś predyspozycja, tak jak każdy z nas ma jakieś predyspozycje, żeby robić coś, a nie coś innego, więc jest pewien rodzaj jakiejś predyspozycji, którą gdzieś tam mam, pewna umiejętność, jakaś łatwość, że to pisanie w jakiś sposób mi zawsze przychodziło z pewną łatwością, ale to jest jednak mimo wszystko moich 20 lat regularnej pracy, regularnych ćwiczeń, regularnego zasiadania do kartki, pisania, zaczynania od poezji właśnie, która była krótszą formą, więc tworzenie warsztatu to często trochę zajmuje. Sądzę, że w jakiś sposób można się na pewno nauczyć narzędzi, które rządzą w książce i pewnie w oparciu już o to można byłoby napisać coś, co byłoby poprawne, nie? Natomiast, żeby było to jeszcze w jakiś sposób oryginalne czy wybijające się, no to pewnie jeszcze jakiś rodzaj iskry gdzieś by tam się przydał, prawda? Żeby to było tak jak we wszystkim, nie? W sensie, jak możemy nauczyć się grać, powiedzmy, przed sobą trąbkę, pewnie nie jeden byłby się w stanie nauczyć, natomiast żeby już grać fantazyjnie, no to już będzie dotyczyło to tylko jakiegoś procenta tych, co grają na trąbkach.
Także, natomiast na pewno to taka też informacja dla tych, powiedzmy, wielu słuchaczy pewnie tutaj też próbowało coś pisać albo pisze, że owszem, pisania po części się można nauczyć, z takich narzędzi warto korzystać, natomiast to też nie jest tak, że pójdę na kurs i na pewno napiszę powieść, bo to jeszcze są tygodnie, miesiące albo i lata regularnego robienia czegoś, pisania, ćwiczeń, cierpliwości, czasami frustracji. Ja akurat mam w sobie trochę tego samozaparcia, inaczej bym zresztą nie kontynuowała takiej pasji, równując medycynę czy pracując jako lekarz, bo to są jednak takie aktywności dosyć zajmujące. Natomiast dla mnie to pisanie było na tyle ważne, że mimo tego ograniczonego czasu jednak znajdowałam tą przestrzeń. Natomiast swego czasu właśnie ta medycyna mi przeszkadzała, nie? W tym pisaniu. Ona była zbyt zajmująca. Teraz ją doceniam, ale w innym wymiarze, w tym kontekście, że ona mi daje tematy, o których warto pisać, czy które warto poruszać. Także takie kursy jak najbardziej. Natomiast, owszem, ja mam czasami takie dni, że spływa faktycznie jakaś muza i wiem, że będzie dobrze i usiądę. Natomiast w powieści jest jeszcze, tak jak mówisz, takie coś, że warto poznać swoich bohaterów, warto wiedzieć, jakie jest tam tło, czym on się zajmował, żeby te decyzje były konsekwentne i do tego potrzebna jest jakaś cała mapa, cały plan, gdzie my często tego nie wiemy, zaczynając powieść. Znamy jakąś ogólny zamysł, natomiast ja pisząc książkę również się sporo dowiaduję o bohaterach i o samej książce, jak później dowiaduję się również o swoich błędach, które zrobiłam pisząc tą książkę, bo na przykład coś jest niekonsekwentne. W jednym rozdziale piszę jedną rzecz, w kolejnym piszę coś innego. No i to jest później ten cały kłopotliwy, trudny okres, kiedy to wszystko w jakiś sposób trzeba spoić, naprawić i spowodować, że to będzie jedna książka, a nie pięć różnych, nie? Mhm. A czy pisarz dużo czyta? Czytanie no jest ważne. Czytanie jest ważne, dla mnie jest ważne też pod kątem takiego... Ja lubię ładny język, w sensie w jakiś sposób inspiruje mnie język, to jak będzie coś napisane. Każdy pewnie ma tu, mówię, znowu jakieś swoje potrzeby, mocne strony, słabe strony i tak jak lubię język, tak myślę, że język jest w jakiś sposób moją mocną stroną. Gorzej mi na przykład idzie pisanie dialogów czy tworzenie fabuły, to jest coś, nad czym też pracuję. Ja akurat, wiesz, teraz sporo czytam w kontekście jakby nowej powieści, co nie znaczy, że ze wszystko czytam do końca, nie? W sensie zaczynam jedną rzecz, zaczynam drugą, w zależności czego bardziej potrzebuję, więc na przykład czytam, mam wiele książek porozkładanych, z których korzystam w różnym wymiarze. Ale to pewnie będą też różne drogi. A tak czytasz krytycznie na zasadzie, ale on tu napisał, w ogóle co to ma być, w życiu on takie napisał, mógł to zrobić lepiej? Znaczy są takie momenty, pewnie, są takie momenty, zdarzają się takie pozycje, gdzie myślę, ale to wiesz, jak już wybieram jakieś książki dla siebie, no to albo mi się podoba ten język, albo lubię danego gdzieś tam autora. Nie zmuszam się, że muszę wszystko skończyć, a często nie kończę. I tak tutaj jestem taki trochę chaotyczny człowiek. A jakiego autora lubisz? Albo jaką książkę? Czyj język do ciebie przemawia? Tak, żebyś mogła wrócić do tej książki. Ja lubię autorów z Europy Środkowo-Wschodniej. To tak powiem, że mam taki... Tak? No oni mają swój jakby taki język, moim zdaniem, w jakiś sposób unikalny. I on jest bardziej melancholijny, on jest bardziej liryczny. To nie są zawsze książki oparte o akcję, o fabułę, ale na pewno bardziej o nastrój pewien, który tworzą. Więc to mogą być książki polskich autorów. To będą książki również autorów, nie wiem, powiedzmy czeskich, jakichś tam właśnie słowackich, ukraińskich, estońskich i tak dalej, z tej Europy tak zwanej klasy B. Tu myślę, że właśnie sporo jest tej takiej nuty lirycznej w tych książkach. I podobnie też lubię Portugalczyków, portugalskich autorów. Portugalia to jest, tam jest świeci słońce, ale oni też są trochę z kategorii, mam wrażenie, tej Europy Środkowej, więc ten język też mi odpowiada. Teraz na przykład czytam sobie takiego czeskiego pisarza, Jarosław Rudis. On teraz niedawno był we Wrocławiu. Swego czasu ceniłam mocno, znaczy cenię mocno, tylko może mniej teraz czytam, Bohumila Hrabala, czeskiego pisarza, który to jego historyjki to jeszcze jest inny trochę rodzaj literatury, bo one są po części takie bardziej zabawne.
Ale podobało mi się u Hrabala to podejście do człowieka, takie dosyć czułe, że ci bohaterowie są tacy nie do końca doskonali, ale są z reguły, ten narrator jest wobec nich jednak taki dosyć czuły i wyrozumiały i pokazuje ich tak w jakiś sposób po ludzku, bo tacy bohaterowie, że są całkiem super, to znaczy oni mogą istnieć oczywiście w książce czy w powieści, ale mnie bardziej interesuje jednak taki bohater bardziej realny, czyli przez to już niedoskonały, nie? Tak jak każdy tutaj z nas, więc no z autorów, no to oczywiście, że będę cenić Olgę Tokarczuk za jej wyjątkowy język. Będę z polskich autorów, powiedzmy, czytać, nie wiem, Wiesława Myśliwskiego, który jest autorem wymagającym. Kogoś ja tu teraz mogę jeszcze powiedzieć? Sándor Márai z Węgier, albo Sergiej Żadan z Ukrainy. No, tych autorów będzie wiele i to też tak nie jest, że mam od razu jakąś jedną książkę w tej chwili zarezerwowaną, że ona jest moją ulubioną. No ale Europa Środkowo-Wschodnia, nie? Także takie pozycje, które gdzieś tam proponują wydawnictwo, nie wiem, czy Czarne, czy Książkowe Klimaty. Nie tylko oni, nie? Ale jakby można znaleźć taką szeroką dosyć ofertę u tych wydawców. O, pozdrawiamy Książkowe Klimaty. Zdaje się, że chyba znam. Tak? Tomka? Tak. To pozdrawiamy, także pozdrawiamy Tomka z Książkowych Klimatów. Ja zawsze się utożsamiałam, teraz tak jak słuchając ciebie sobie też zaczęłam gdzieś w głowie odpowiadać na to pytanie, zawsze się utożsamiałam z Barbarą z Nocy i Dni, z tym jej takim boskim spojrzeniem na wszystko, wszystko zawsze, ja to nie ma sensu i tak już umrzemy. No. Po co w ogóle? Ja to tak potwierdzam, zmagam się z tym w każdym tygodniu. Katarzyna, to co, tak? Robimy przerwę, super. Wrócimy, zapytamy może o literaturę i medycynę jeszcze. Tak, teraz jak gdyby przewrócimy Martę na drugą stronę i zobaczymy, będzie jakby seria pytań. Dobra, inną twarz to ja się przewracam się na drugą stronę. Katarzyna, czy mogę jeszcze ostatni raz coś sobie tutaj? No dawaj, zaskocz. To będzie. No i słuchajcie, zatrzymaliśmy się na literaturze i medycynie. Katarzyno, Michał Bułhakow, Arthur Conan Doyle, twórca Sherlocka Holmesa, Anton Czechow. Kogo tam jeszcze, Katarzyno, masz w zanadrzu? No tutaj jeszcze poruszyłyśmy francuskiego autora Celina, czyli tak naprawdę Louis Ferdinanda de Tusza. I doszłyśmy do takiej konkluzji, że jednak lekarze chyba mają czas pisać. Bo wszyscy wymienieni, tak, wszyscy wymienieni byli lekarzami. Znaczy ja myślę sobie bardziej, że to chyba jest jednak jakaś taka dyscyplina wynikająca z zawodu lekarza i w ogóle z nabywania tego zawodu, bo trzeba poświęcić pewnie mnóstwo czasu, żeby się tych wszystkich rzeczy nauczyć. Mówisz też o medycynie, czy o pisaniu? O medycynie. I to potem być może ułatwia taką konsekwencję. To znaczy oczywiście, jakby studia medyczne, czy w ogóle praca jakby w takim zawodzie, no to ona uczy pewnej dyscypliny, narzuca pewien rygor, jak to nie da rady. No trzeba się na rano na kolokwium nauczyć i nie ma, że tam 200 stron zostało do wrycia i tak dalej. Więc to prawdą jest, że dzięki temu wykształceniu gdzieś tam medycznemu ja też potrafię sobie taką dyscyplinę narzucić, bo jest mi ona bliska i znana. W sensie zostałam przeszkolona wielokrotnie w ten sposób. I to i faktycznie tak jest, że ja do książki potrafię podejść jako do procesu, nad którym jakby pracuję regularnie, w takim systemie, jak powiedzmy chodzę do pracy. Tarnina zresztą też w ten sposób powstała, bo ja po to, żeby pisać troszkę, musiałam zredukować etat w szpitalu. I to był dla mnie też czas, gdzie rano, tak jak do pracy, zasiadałam do komputera i przez ileś tam tych godzin pisałam. Tak jak w takim rytmie, takim pracy. I dzięki temu te efekty też były, więc to prawda, że to czasami wychodzi na takich właśnie różnych gdzieś warsztatach i spotkaniach, gdzie często wpierw jestem jakby kimś z innej bajki, no bo to tam wszyscy są bardziej po jakichś humanistycznych kierunkach, no jak ten Filip z Konopi mówi, że jestem po medycynie, co w jakiś sposób
było dla mnie pewnym powodem kompleksów nawet w przeszłości, bo miałam kompleksy, że nie mam czasu na te wszystkie różne rzeczy, książki, tak się dokształcać, bo muszę tu biochemię czytać, a nie na przykład kogoś innego i tak dalej. Natomiast później często okazuje się w tych warsztatach, że mimo mojego małej ilości czasu potrafię go tak rozdysponować, że na to pisanie coś tam się znajdzie, nie? I na przykład będąc gdzieś tam w jakichś tam projektach, byłam w stanie, powiedzmy, ukończyć później jakiś utwór wcześniej niż teoretycznie, powiedzmy, ktoś, kto może by tego czasu miał więcej. Tu jakby to nie chcę tam gdzieś oceniać, ile kto ma mieć czasu, ale to prawda jest, że ta lekarska taka dyscyplina się później czasami przydaje. A jak sobie robisz taki dzień pisania, czy takiego pisania etatowego, tak jak mówisz, tak, że siadasz o określonej godzinie i wiesz, że ileś tam godzin będziesz pisać, to ile stron się płodzi w taki dzień etatowego pisania? Powiem tak, że 3 strony to jest przyzwoicie. Okej. Okay. Czyli strony, słuchajcie, jakbyście chcieli zacząć pisać, to trzy strony to jest przyzwoicie. Ale to chyba każdy ma też jakieś tam, są różne sposoby. Tak, niektórzy mówią, żeby tam jakieś zdanie napisać, że pół strony to jest dobrze, bo w sumie jak pół strony się napisze, powiedzmy, w ciągu roku, to i tak nam wyjdzie po 180 stron. No pamiętam właśnie, że mój promotor mówił, żeby konsekwentnie codziennie pisać 1 stronę, nawet jeśli na drugi dzień się w całości wykasuje, ale to i tak, trzeba dojść do tego, żeby coś wykasować, tak już to trzeba napisać. Nie? Dokładnie, bo jest trochę inaczej, kiedy my widzimy coś w naszej głowie, prawda? Myślę, ale mam fajny pomysł, ale mam super scenę, ale mam coś tam. Po czym czasami bywa tak, że mam tą super scenę w głowie, jak zaczynam pisać, to ona mi się, powiedzmy, kompletnie jakoś tam nie spaja, rozjeżdża i wcale nie zawsze musi być taka super, jak ten pierwszy zamiar. Czasami jest tak, że siadam i wydaje mi się, nie mam co napisać, albo mam tylko jakieś jedno zdanie. I to jedno zdanie może być później takim pierwszym krokiem, żeby napisać właśnie stronę 2 czy 3, które potrafią być całkiem, na przykład, przyzwoitym tekstem. Jakby ja się zgodzę z tym, co twój promotor mówił, że bo jeżeli ty napiszesz, będziesz pisać konsekwentnie jakieś tam tych ileś tam stron dziennie albo tygodniowo, no bo ja raczej jestem w systemie, bardziej działam innym niż niekoniecznie codziennie, bo to codziennie nie zawsze jest możliwe, to siłą rzeczy masz później tych kilkadziesiąt stron, czy kilkaset stron, na której możesz pracować, coś tam powycinać, coś pousuwać i zobaczyć, co ci wychodzi najlepiej. Natomiast kiedy jesteśmy tylko w naszej głowie, no to często tak bywa, że nam się tak wydaje, że ale mamy fajne pomysły, natomiast problem się zaczyna, kiedy mamy ten pomysł właśnie przelać już na papier, nie? I wtedy faktycznie wchodzi już to ta rzeczywistość taka bardziej trudna, że coś tam chce, a nie zawsze mi się to spaja. Także no, ja akurat, jak mam taki dzień, że mogę pisać, to sobie ustalam takie 3 strony, ale robię to też dlatego trochę więcej, bo wiem, że w niektóre dni w ogóle nie napiszę żadnej, a 3 strony to już jest coś. Czasami mi wyjdzie, że napiszę 6, ale to już trzeba mieć dobry dzień i dobry polot i tak dalej. Albo sceny po prostu są luźniejsze, czy bardziej związane z dialogami. No a czasami tak jest, że po prostu w bólach rodzenia, no i masz pół strony czy strony i dalej, dobra jest ta strona, nie? I dobra jest ta strona, czy te pół strony, ale owszem, jak tutaj słuchają nas osoby, które tam piszą, czy są zainteresowane, to faktycznie na pewno ważna jest ta jakaś ta systematyczność, nie? I taka dyscyplina. No, ja wiem, że niektórzy też mają codzienne zdanie. U mnie to nie działa z racji mojego gdzieś tam trybu życia, aczkolwiek bez względu na to, czy to będzie dobra strona, czy zła strona, teraz też mam takie podejście, że próbuję coś napisać, a później będę najwyżej oceniać, czy to się będzie nadawać, czy będzie do jakichś poprawek grubych, nie? A już częściowo o tym powiedziałaś, ale tak zainspirowałam się tutaj tym, co powiedział Czechow, że obserwacje jego, jak w pracy lekarza, przełożyły się później na jego twórczość. Ja wiem, że już troszeczkę o tym rozmawialiśmy, ale jest tak, że ten kontakt z pacjentem, który ty masz, no swoją empatię chyba, której trzeba mieć dla pacjenta, ona się gdzieś tam później znajduje w książce, przy tworzeniu postaci, czy przy jakieś wydarzenie. Czekaj, jeszcze to zdanie, jak może. A, Czechow, że obserwacje, a szpitalne nam się przełożyły na jego życie. Tak. Jak mogę, to mogę przeczytać. Medycyna miała znaczący wpływ na moją aktywność literacką, wzbogacając w poważnej mierze zasięg moich obserwacji, obraz moich doznań, moje doświadczenia. Zgodzę się tutaj z nią w dużym wymiarze i to jest to, czego mówię teraz, że ta medycyna mi pomaga trochę w pisaniu, a nie przeszkadza tak bardzo jak kiedyś, gdzie głównie mi zabierała jakby czas i tą możliwość prób pisarskich.
ponieważ kontakt z chorym, czy praca w szpitalu, czy praca w przychodni, czy praca z osobą chorą w różnym tam stopniu, czy przewlekle, czy gdzieś tam umierającą, no to są tematy nierzadko dosyć takie grube i też do których nie każdy ma dostęp bezpośredni. Szpital w ogóle jest pewnym takim rodzajem mikroświata, czy choroba jest rodzajem mikroświata, który, w którym żyjemy trochę inaczej i ten świat się rządzi trochę innymi prawami. Dotyczy to zarówno osób chorych, jak i tych, które towarzyszą tym osobom chorym. I to jest troszkę taka, właśnie wcześniej wspomniałam, trochę ziemia niczyja, strefa tabu, a jednocześnie strefa w sumie szalenie w jakiś sposób interesująca. Choroba nierzadko wiąże się z jakimiś trudnymi emocjami, typu, nie wiem, wstyd, typu jakieś zmęczenie, gniew, smutek. Ale w chorobie też dochodzi do rzeczy, które nas potrafią wynieść znacznie wyżej, niż gdybyśmy tak sobie żyli w zupełnie ciągłym błogostanie. Tak. Zresztą z reguły trudne sytuacje, to one nas często kształtują, czy pokazują, na co nas stać. I tak jak niektórzy autorzy, powiedzmy, idą na jakiś staż, powiedzmy, nie wiem, do domu dziecka, czy do więzienia, żeby poznać jakąś specyfikę, to ja w sumie nie muszę, bo mam już jakby temat dosyć podany. Temat podany, bo spotykam się właśnie z tymi chorymi, ich rodzinami i różnymi trudnościami, ale nie tylko trudnościami. Tomasz Mann powiedział, że choroba to też życie. I ja zresztą teraz to może już zdradzę, też pracuję nad książką, która w jakiś sposób też będzie poświęcona mimo wszystko cały czas jakby chorobie i osobom chorym. I moje pierwsze zdanie to ma być: najmilszy człowiek to człowiek chory. To ma być pierwsze zdanie gdzieś tam rozpoczynające książkę. No ale skoro umiem pisać i mam ten temat, no to co będzie kucharska szukać innych tematów? Na razie niech napisze o tym, na to, na czym się zna. Czyli nadchodząca powieść będzie gdzieś zakotwiona w świecie medycyny? Nie ucieknę od tego tematu. Nie ucieknę i chyba na razie nie mam co uciekać, bo myślę, że mam troszkę doświadczeń, z którymi gdzieś tam warto się podzielić, nawet jeżeli to nie są doświadczenia łatwe. No ale wiele osób, pewnie wielu też słuchaczy miało takie doświadczenia albo ma i to jest też coś, co nas łączy. A jest tak może też trochę, że spotykasz się z racji zawodu z wieloma ludźmi, tak? Bo na tym polega twoja praca, tak, na spotykaniu się z ludźmi. Tak, i to tak trochę ci daje taką galerię charakterów, oczywiście, jakby taką całą paletę. Wiesz, jakby ten zawód też, oczywiście można go różnie gdzieś tam wykorzystać, ale to też może być taka praca, która na przykład nauczyła ciebie na przykład dużo tolerancji względem ludzi, bo widzisz ludzi różnych, różnorodnych i to, kto kim, jakim będzie człowiekiem, absolutnie nie jest uzależnione od jego, powiedzmy, tytułu, zawartości portfela i tak dalej. Więc ja też w ramach mojej pracy zawodowej miałam dostęp właśnie jakby do różnych ludzi z różnych tak zwanych warstw społecznych, o jakimś tam różnym poziomie edukacji, ale to nie o edukację chodzi, tylko bardziej o to, jakimi jesteśmy ludźmi. I sytuacje czasami wręcz potrafią też być zabawne, bo my jesteśmy śmieszni też, jesteśmy i tragiczni, i śmieszni. Więc oczywiście jest to praca inspirująca, że właśnie mam tą galerię postaci, widzę tych ludzi, którzy się zachowują. Poza tym choroba czy lekarz to jest trochę to taki zawód zwiększonego zaufania, gdzie ten chory też przestaje stroszyć piórka, no bo jeżeli spotykamy się, powiedzmy, na jakimś spotkaniu, jakiejś imprezie, na jakiejś kolacji, no to każdy z nas stara się wypaść jak najlepiej, zaprezentować jak najlepiej. Przynajmniej często tak mamy, że wchodzimy w pewną rolę. Choroba pewne takie te role nam ucina, no bo już jeżeli jestem, powiedzmy, poważnie chory, to pewne rzeczy idą na bok. W sensie ten chory już nie będzie na siłę, powiedzmy, starał się tam stroszyć piórek, żeby jakoś pokazać jakąś formę, tylko będzie osobą odczuwającą jak każdy jakiś lęk, strach, no całą gamę emocji i nie zawsze to będą emocje łatwe. Mhm. Także mam taki dostęp inny trochę do tego drugiego człowieka, prawda? Nie tylko przez taki pryzmat, że ktoś przychodzi i tam jakąś farafa i autokrację, jesteśmy wszyscy fajni, tylko właśnie mamy dostęp do tych sytuacji, gdzie potrafimy być inni, potrafimy być słabi, potrafimy być nie wiem, źli z powodu naszej bezradności, czy wycofujemy się z jakiegoś tam życia. To jest ogrom. Ja myślę, że w ogóle ten temat jakby choroby jest jeszcze mało co poruszony. Znaczy można sporo znaleźć już w pewnych różnych środkach, czy książkach, czy audycjach, ale
to jednak jest cały czas w jakiś sposób strefa tabu. W książkach medycznych mamy zapisane, czym jest zdrowie, że tam powiedzmy jakaś tam równowaga i tak dalej. Natomiast choroba to jest znacznie więcej niż brak równowagi. To nie jest kwestia tylko powiedzmy źle tykającej jakieś pikawki czy jakichś tam pewnych, nie wiem, obrzęków, tylko to jest coś, co wpływa na to, jak my świat postrzegamy, jak my odbieramy, jak my żyjemy później przez kolejne miesiące, lata, co wpływa na ten cały też nasz świat, w którym bytujemy. Myślę, że jest super ciekawy temat. W ogóle to takie intrygujące jest. Człowiek chory to najmilszy człowiek na świecie, tak? Tak dobrze zapamiętam? Najmilszy, wiesz, chciałam powiedzieć, że najmilszym mi człowiekiem będzie człowiek chory. To jeszcze muszę popracować nad tym zdaniem, tak wiesz. Nie, ale on jest, ale niesie za sobą taki mocny wymiar tak naprawdę. Bo podsumowuję to, co przed chwilą powiedziałaś. A powiedz mi tak, prowokacyjnie zapytam, bo jest okazja. A są tacy pacjenci, którzy do końca będą grali tą rolę taką, po prostu uprzykrzali, przepraszam wam, życie jako lekarzom, czy raczej faktycznie choroba to jest takie rozliczenie się z pewnymi cieszkami charakteru. Będą różne te odbiory tej choroby, będzie nie różne też. Ja też zdaję sobie sprawę, że ludzie mają różne doświadczenia na skutek powiedzmy choroby, bo też można czasami różnie trafić, tak mówiąc kolokwialnie, i ktoś może mieć jakieś negatywne doświadczenia, powiedzmy, czy z życiem, nie wiem, w szpitalu, z jakimś doświadczeniem, czy w przychodni, czy z lekarzem. To też jest dosyć takie mimo wszystko jeszcze pewien obszar, który wymaga pracy, że nas jako lekarze często się kształci w tym wymiarze takim jakby medycznym, jak kogoś leczyć, natomiast takich zajęć może teraz już jest więcej niż to ja byłam na studiach, natomiast takich zajęć uczących, jak rozmawiać z chorym, jak w jaki sposób nie przenosić potem pewnych emocji do swojego własnego domu, do własnego podwórka, to takich tematów jakby brakuje. Ja akurat, ale to powiedzmy też pewnie w kontekście moich własnych predyspozycji, w jakichś tam różnych warsztatach brałam udział, czy w jakichś tam terapiach, nawet tam dla siebie, po to, żeby łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi sytuacjami, jakie przynosi mi to obcowanie, powiedzmy, z kimś chorym, który może zachować się w bardzo różny sposób. I to nie będzie zawsze dla nas, i to nie jest zawsze tylko, że wdzięczność, my tylko tak zbieramy takie same laury, nie? Te doświadczenia są bardzo różne i te emocje, które też chory przynosi, też są bardzo różne. Pamiętam na początku mojej pracy, ja miałam energię w pracy, ale jak wracałam do domu, to byłam wyczerpana jakby tą siłą tych różnych emocji. Czasami przez to widzimy lekarzy, którzy z kolei się odgradzają od chorych, nie? Następnie się niedostępni. To często też wynika z pewnego braku umiejętności poradzenia sobie z jakimiś różnymi trudnymi sytuacjami. No to jest też na pewno taki obszar, na który się już więcej zwraca uwagi, ale na którym chyba jeszcze trzeba trochę popracować, żeby ci ludzie, którzy w ogóle zajmują się opieką nad innymi ludźmi, nie tylko to chodzi o lekarzy, bo to chodzi o cały personel, ale nie tylko też medyczny, bo jest wiele zawodów, które się wiążą z jakąś opieką czy nad drugim człowiekiem, to żeby tak pomagać, by jednocześnie zachować też pewną swoją przestrzeń. No bo jeżeli ja będę kimś w miarę z życia zadowolonym, to ja też więcej dam dobrego, niż jeżeli się wypalę w ciągu pół roku i roku i tak dalej, nie? A jeszcze zadam też takie trudne pytanie, na które pewnie nie znajdziemy dzisiaj odpowiedzi. Ja rzucę jakąś hipotezę moją. XXI wiek, zacznę tak. Medycyna chyba rozwija się liniowo, tak? Czyli jest coraz lepiej, na coraz wyższym poziomie. Dostęp przede wszystkim do lekarzy medycyny też na pewno się rozwija. Kampanie społeczne jakieś a propos profilaktyki gdzieś tam cały czas chyba nas dosięgają za pomocą jakichś mediów, a jednak co jakiś czas też media nas wrzucają nam informacje pod tytułem kobiecie usunięto guz wielkości wiadra, czy kobiecie usunięto guz 20-kilogramowy. Co to jest? Wstyd? Strach przed pójściem do lekarza? Może być wstyd, może być strach, może tak być, nie? Czasami bywały takie sytuacje, szczególnie powiedzmy, bo z osób starszych, które się tak wstydziły, że na przykład hodowały sobie jakiegoś tam guza. Pewnie, oczywiście, my się w jakiś sposób rozwijamy, mamy w jakiś sposób dostęp większy do pewnych narzędzi. Natomiast ten jakby świat, czy zmiana tego świata też niesie ze sobą kolejny jakiś ciężar. Rozmawiałyśmy tutaj dzisiaj powiedzmy o czymś takim jak brak czasu, który jest teraz bardzo takim odczuwalnym jakimś stanem.
Więc owszem, fajnie, że takie kampanie są i że ten dostęp jest coraz szerszy, ale myślę, że jakby co, ale te choroby dalej będą gdzieś obecne, albo będą się pojawiać inne rzeczy, nie? Inne, które, tak jak powiedzmy w pandemii COVID, czy pojawia się jakiś nowy wirus, podobnie obserwujemy choroby cywilizacyjne, których nie znano gdzieś tam 100 lat temu, więc obecność tej choroby gdzieś od niej nie unikniemy, tak sądzę, do końca naszej tutaj bytności. A czemu ktoś... Ja, Katarzyna, odpowie na to pytanie. No, to jak tak. Marta. Jestem fatalnym pacjentem po prostu. Ja sobie poczytam w Google, co mi dolega i ja już od razu jestem zdrowsza, Katarzyno. A no później właśnie. Idę do lekarza i się dziwię, że chociaż ja na szczęście nie chodzę. Ostatni raz byłam chyba tam, chodzę co 3 lata do medycyny pracy, to wszystko. Szczęśliwie. A tam się pytają, dobrze się pani czuje, widzi pani wszystko, tak? To są idealne badania, jest pieczątka, 3 lata z głowy. Ale tu jeszcze raz zacznę. Ale lekarze też są beznadziejnymi pacjentami. To tak powiem, w sensie, bo to może nie powinna mówić na radiu takiej rzeczy, ale tak, że co najłatwiej komuś coś zasugerować, czy kogoś poprowadzić, czasami niż zadbać o siebie, nie? Tak, bo ja zawsze jestem zaskoczona, jak lekarze schodzą ze zmęczenia, albo ratownicy medyczni, gdzie była ta granica, którą przekroczyli, że nie zauważyli, że sami nie zostali pacjentami, ale... To też, na to też jest w jakiś sposób społeczne przyzwolenie też. Jeżeli się poświęcam, to w jakiś sposób jest traktowane jako wymiar pozytywny, prawda? Poświęcenie. Podobnie praca potrafi być traktowana jako coś dobrego, czy typu jak tak dużo pracuję, to jestem kimś takim dobrym i fajnym, a przecież prawdą jest taka, że ja za dużo pracuję, to się nazywa to pracoholizm. Znam. I jest to coś, co w jakiś sposób nas krzywdzi, nie? Czy nam coś odbiera. Ale te granice są takie często dosyć... Ale to faktycznie można wpaść, tak siebie, jak już czysto praktycznie je zapytam, w taki ciąg na przykład dyżurów, że lekarze umierają, bo to głównie byli z reguły jacyś tacy lekarze SOR pracujący na izbach przyjęć, na dyżurach. W ten sposób, no bo masz sen i tak dalej, nie? Mam takie wykształcenie, wiedzę, doświadczenie, czasami bardzo duże. I gdzie się przekracza tą granicę, co się dzieje w głowie, że... Ja myślę, że łatwo sobie w takiej pracy zaniedbać. Okay. W sensie też tak widzę, po jakichś tam swoich doświadczeniach, czy pracy w pandemii, zawsze ktoś tam się pojawi bardziej potrzebujący, a to co ja tam nie dam rady, no to dam radę, nie? Albo tam nie ma komu wziąć tam, byłem zapisany powiedzmy do izby przyjęć, w ostatnim momencie się nie wykruszę, co by nie było, przyjdę i będę pracować, więc... No trochę też jest taka forma tak kształcenia, nie wiem, może teraz się to troszkę zmienia, też pokolenie już jest trochę inne, ja nie powiem ile tam, chociaż mój rocznik też tam gdzieś krąży, już pracuję w swoim zawodzie 15 lat jeżeli mam tutaj leczyć, komuś pomagać, to łatwo pewne mimo wszystko siebie zaniedbać. No i to... Ale mówisz to też o tej formule uczenia się, że tak jak chwilę temu rozmawialiśmy, że jest 200 stron, rano jest kolokwium. No trochę tak, nie? Albo powiedzmy na studiach na przykład, tu mówiłam trochę o tych sposobach, że powiedzmy lekarze nie zawsze sobie radzą z emocjami, bo też nie mają takiej przestrzeni. To nie jest tak, że mam w ramach swojej pracy zawodowej, nie wiem, 2 tygodnie urlopu na zdrowie psychiczne, albo mam raz na pół roku, nie wiem, 3 dni z jakimś psychoterapeutą po to, żeby pewne rzeczy w sobie też również naprawić, albo mieć jakąś możliwość ich weryfikacji, czy to przekonania prawdziwe, czy nie. Trochę chyba... Zgubiłam wątek teraz w tej wypowiedzi. Nie, przepracowania i... Fajnie by tak było, gdyby lekarze mieli zapewnioną jakieś wsparcie takie psychologiczne, takie systemowe, jak na przykład policja gdzieś, tak? Jako systemowe. Tam, tak. Co prawda teraz wiem, że coś się pojawiło, jakieś takie, że tam jakaś możliwość online dostępu, akurat z tego nie korzystałam. Myślę, że to są rzeczy ważne, o których się nie mówi. Ja też pracowałam w takim punkcie anonimowego testowania na HIV i tam faktycznie miałam fajne warsztaty, gdzie omawialiśmy sobie różne rodzaje pacjentów, omawialiśmy sobie również nasze trudności, bo ktoś może mieć problem z pacjentem takim, a ktoś z siakim, tak samo jak w relacjach. Mamy profil ludzi, z którymi się rozumiemy doskonale, mamy profil ludzi, którzy nam nawet nic jeszcze nie zrobili, ale w jakiś sposób już ta komunikacja jest trudniejsza. Jako lekarz, no to mam różnych pacjentów, nie mogę sobie wybrać, że będę przyjmować tylko takie osoby, tylko takim usposobieniu, nie? Bo to nie jest realne. W ramach studiów, no to raczej słyszymy o tym, że konieczna jest empatia i tak dalej, prawda? Tam fajnie, ja się zgodzę, że konieczna jest empatia,
ale w pracy, którą się wykonuje jakby rutynowo, też nie tylko empatia powinna być, ponieważ na podstawie na tylko empatii to ja mogę faktycznie siebie zaniedbać i doprowadzić, że będę wrakiem po krótkim czasie pracy. Na przykład nie jesteśmy uczeni, jak powiedzmy radzić sobie na przykład z pacjentem, który powiedzmy jest roszczeniowy, który będzie wulgarny, który będzie agresywny, który będzie w jakiś sposób tam trudny, czy przerzucał na nas jakieś swoje różne niepowodzenia, czy odpowiedzialność. Więc to są, no to jest temat też, nie? Taki dosyć rozległy. Pewnie warto na niego zwrócić uwagę i pewnie fajnie, gdyby taka możliwość jakiejś nauczenia się sposobów takich psychologicznych, jak radzić sobie z sytuacjami, byłaby cenna dla obu stron. No bo właśnie miałam to mówić, bo prawda? Jakby lekarz, który jest, dobrze się czuje, ma swój dobrostan, tak. No to jakby będzie korzystny dla pacjenta. Będzie tak? Korzystny, łatwiej będzie mu go wspierać, łatwiej będzie mu go tam na pacjenta tą dobrą energię w jakiś sposób przelać, żeby też ten pacjent wyszedł w miarę podbudowany z tej wizyty albo zmotywowany. Pewnie. No to może mam nadzieję, że my do tego będziemy dorastać. Że to będzie szło w tym kierunku, bo to jest oczywiście korzyść dla obu stron. Dla pacjenta również, jeżeli będzie doktor, lekarz kontaktowy, to jest również możliwość, że on wtedy łatwiej mu zaufa albo powie o rzeczach, może których się wstydził powiedzieć, nie? No, ciekawy zaułek, Katarzyno, doszli na uliczkę nawet tak naprawdę, bo to nie jest zaułek, bo temat nie jest wyczerpany. Zróbmy przerwę, my złapiemy trochę oddechu, wy posłuchacie muzyki, już tym razem w magnetofonie ląduje taśma przygotowana przez Katarzynę. Oddaję jej poletko. I wracamy do Was po przerwie. No, to porozmawialiśmy sobie troszeczkę o medycynie i o nas pacjentach. Wszystkie słuchaczki do corocznej wizyty u ginekologa. O, taki był temat. Nie, w ogóle chyba zachęcamy do dbania o zdrowie, bo zdrowe ciele, zdrowy duch, czyli zdrowy umysł. Tutaj miałyśmy taką gościnę kiedyś, Paulinę Rutę, która w ogóle wręcz powiedziała, że ona sobie uczyniła tak dla siebie w każdym roku jeden miesiąc z miesiącem profilaktyki. Przez ten miesiąc robi sobie badania, chodzi po lekarzach i tak dalej. To na pewno jest... Osiwiała Katarzyna, jakby taką nową myśl. Dobra praktyka. A ja tutaj jeszcze zaczęłam takie jedno zdanie... Jeszcze raz, że jest XXI wiek, a znachorstwo chyba no właśnie, to też mnie to też mnie ciekawi, bo mi się wydaje, to że jest jakiś... tylko w kinach w Polsce to znachorstwo kwitnie, ale mam wrażenie, że nawet wchodzi na taki trochę wyższy level dzięki mediom społecznościowym, bo to już nie jest tylko taka jakaś babka w lesie, która ci właśnie babkę przyłoży na nos, jakaś szeptucha, tylko te takie internetowe też rozwiązania, albo taki był kongres w tamtym roku, zdaje się, czy w tym roku w Warszawie, Life Balance i tam byli tacy różni ludzie, którzy na przykład, wiesz, uzdrawiali za pomocą jakiegoś tam dotyku, czy jakiegoś puknięcia, magicznej różdżki i tak dalej. Dalej, to wszystko jakoś cały czas ma się dobrze, mimo postępu medycyny. Znaczy, to będzie chyba cały czas się miało dobrze, nie? Bo jakby ludzie w różny sposób szukają pewnych gdzieś tam rozwiązań. Sądzę, że to nie zaginie. Oczywiście wiele tych metod ma swoje ograniczenia tak naprawdę. Gorzej jest, jeżeli ktoś obiecuje, że danym jakimś sposobem wszystko załatwi, no bo nie ma środka takiego, który wszystko załatwi na tym świecie. I warto mieć świadomość, że już jak mówili starożytni, że wszystko może być i substancją dobrą i lekiem, jak i trucizną. To bardziej zależy od naszej, nie wiem, od dawki i od tego, jak to zareagujemy. Oczywiście, mieliśmy jakieś takie stare znachorstwo, prawda, oparte o jakieś zioła, które mimo wszystko cały czas gdzieś tam się utrzymuje. No i wiemy że też, że te rośliny zawierają w sobie substancje lecznicze i mogą wywołać określony efekt. Ja pacjentom jakby z mojej praktyki, jakby ja leczę medycyna oparta na faktach, czyli o tą wiedzę medyczną. Nie? I w ten sposób postępuję. Profesjonalnie mam postępować z pacjentami. Wiem, że niektórzy z różnych tam rzeczy korzystają. I jeżeli sobie nie szkodzą w tym, no to jest to ich indywidualna decyzja.
No gorzej, jeżeli ktoś, powiedzmy, bierze wszystkie suplementy z reklamy i ma teraz zapalenie wątroby, no to jasne, że mu odradzę, żeby odstawił. Ale oczywiście mamy teraz coś takiego też jak medycyna przez internet, prawda, i doktora Google'a, który nierzadko potrafi wprowadzić w błąd. I te sytuacje też potrafią mieć różny finał. Ogólnie teraz powinniśmy chyba się też uczyć takiego krytycznego postępowania z tymi narzędziami, które mamy. Bo ja korzystam również z internetu, on jest wspaniałym, potrafi być super narzędziem, no ale to też potrafi być narzędzie, które nas może wyprowadzić na manowce, nie? Tak, tak. Bo jesteśmy w takich swoich takich trochę bańkach mydlanych. Jeżeli na przykład ja jestem antyszczepionkowcem, no to będę wchodzić na strony antyszczepionkowców i jednocześnie będzie mi później sam system podsuwać artykuły, które tylko potwierdzą moje przekonania, nie? Ale też zwróciłam uwagę, że są jakby takie trochę dwie skrajności, ludzie tacy starsi, ale też właśnie młodzież, ludzie tacy młodzi, którzy mają takie podejście, że jak coś jest napisane w internecie, no to jest to prawda, bo przecież to jest to napisane, tak? I jest to w tym internecie i tego nikt nie usunął, więc to jest To jest pewnie coś, nad czym trzeba będzie teraz pracować. Nie, bo to na przykład też wyszło w trakcie pandemii, prawda? Jak to społeczeństwa żyły w różnych, powiedzmy, rodziny potrafiły się pokłócić i być po dwóch zupełnie różnych frontach, po dwóch różnych stronach. Więc owszem, ja też korzystam z różnych źródeł, tylko może trochę lepiej wiem, z których źródeł warto korzystać, a z których nie. Ale też pracując właśnie nawet tam, zaczynaliśmy od Sławka Gortycha i tego mojego gdzieś tam wykładu dla studentów, ten bok o tych chorobach odkleszczowych, które są też tematem szalenie medialnym i fałszywych informacji w internecie nie brakuje. Nie jeden celebryta też wypowiada się w roli eksperta, to jest też pewien niepokój, żebyśmy mieli świadomość własnych ograniczeń i wiedzieli też, że to tak do bycia alfa i omegą, no to nie wiem, kto jest tam predysponowany. Może komuś się zdarzy, ale to raczej jest wątpliwe. Także myślę, że teraz powinniśmy się uczyć tej umiejętności krytycznego myślenia. Też jak powiedzmy na moją córkę, nie? Która ma dostęp do internetu już dużo większy niż ja w jej wieku, bo w zasadzie w jej wieku to pisałam takie SMS-y, które kosztowały tam, nie, 40 groszy i się pisało tego SMS-a, żeby nie było przestrzeni, 160 prawda? Znaków. 160 znaków było i trzeba było się zmieścić w tych 160 znakach, nie? I to już jest w ogóle jakiś okres muzealny, a to wcale nie było tak dawno. Więc owszem, nie, żeby uczyć ludzi krytycznego myślenia. Tylko kto będzie chciał uczyć, żeby ludzie myśleli samodzielnie. Tak, bo na tym się nie zarabia, nie? Tylko się zarabia w wręcz przeciwnie, bo jeżeli ludzie będą. Oczywiście, bo jeżeli ludzie będą myśleć samodzielnie, no to będą bardzo różne opinie, czy bardzo różne rozwiązania, nie? Bo każdy podejdzie do swojej sprawy indywidualnie. Ale też, żeby tak powiedzieć trochę jasno, bo z czym innym jest na przykład przyrządzanie jakiejś herbatki ziołowej i sprzedawanie jej, mówiąc, że ona wspomaga jakiś tam coś, a czym innym jest przyjmować pieniądze za to, że kogoś uleczę dotykiem, czy tam jakimś puknięciem, bo to już jest tak naprawdę przestępstwo, tak? Jak mogę, Katarzyno, takie rzeczy powinny się zgłaszać na policję? Tak. Zawód lekarza jest regulowany ustawowo i tam jest opisana praktyka cała lekarska, którą może wykonywać tylko i wyłącznie uprawniony lekarz. Dokładnie. Także to, nie wiem, czy ten renesans tych, nie mówię o szeptuchach, ale renesans tych wszystkich uzdrawiaczy, którzy właśnie tam ci naleją wosku do ucha, który ma uleczyć raka, to takie coś, jak na przykład taki ktoś się pojawi u mnie na wsi i będzie taką miał ofertę, to ja tak naprawdę powinnam zadzwonić na policję i powiedzieć, że ktoś tutaj przyjmuje pieniądze za leczenie, tak? A nie ma dyplomu lekarza. Tylko, że tym nie zajmuje się lekarz z reguły, z różdżką nie chodzi, prawda? I nie obiecuje, że zaraz tam uzdrowi. No właśnie o to mi chodzi, tak, że czyli ktoś, ktoś jakby praktykuje, tu wracamy do tego Znachora, który ostatnio znowu wrócił do kin, jak ktoś praktykuje leczenie, a nie ma dyplomu lekarza, to jest to przestępstwo, tak? W takiej sytuacji tak. Natomiast jeżeli ktoś daje jakąś usługę bujnie brzmiącą i nie będzie podawać się za lekarza, a ma osoby chętne, no to... Znaczy, to rynek kształtuje, robić, natomiast rynek właśnie kształtuje, wydaje mi się, że tutaj jest jednak słabość państwa i też niestety ta alternatywna medycyna, bardzo szeroko rozumiana, to tworzy się też przez chyba zatory w tym systemie opieki zdrowotnej państwowym. Wiesz, w jakimś sensie. Ja nawet nie jestem pewna, czy to jest tylko przez zatory, bo gdyby bo to jest często jakiś tam określony profil ludzi, którzy niekoniecznie mają A jeszcze trzeci filar to będą właśnie osoby, które są przekonane do takich metod. I to nie zawsze muszą być wcale osoby, które nie miały, bo inna sprawa jest taka, powiedzmy,
gdy byłyśmy, nie wiem, ktoś żyje bardzo daleko od placówek medycznych, ma możliwości, no to korzysta z usługi szeptuchy, ponieważ ją ma na przykład 200 metrów dalej, a lekarza ma 200 kilometrów dalej. To byśmy mogli tak mówić w kontekście przeszłości, że ludzie korzystali z usług znachora, tak mamy film, prawda, w oparciu o książkę. Bo on był dostępny. Nie? On był dostępny, dokładnie, więc powiedzmy w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym ludzie korzystali z różnych znachorów, ale również dlatego, że ten dostęp do takiej regularnej opieki medycznej był trudny, albo przekraczał możliwości choćby finansowe. Kasa chorych powstała w 1922, teraz tak tutaj mogę rzucać datami, bo się teraz przerabiam dwudziestolecie międzywojenne, ale chłopi na przykład nie byli ubezpieczeni, więc spora część warstwy społecznej nie była ubezpieczona, w związku z tym wzywali do lekarza, gdzie właściwie już można było za chwilę zgon stwierdzić. A wcześniej korzystali z tych wszystkich usług takich możliwych właśnie znachorów, akuszerek i tak dalej, szeptuch. Teraz mamy inne czasy. Myślę, że przynajmniej na Dolnym Śląsku, czy w tej części gdzieś tam naszego, w sporej części naszego kraju, jednak dostęp do lekarzy czy do placówek medycznych może być ograniczony. Czasami trzeba gdzieś tam swoje odczekać, ale no nie jest tak, że go zupełnie nie ma. I z takiego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że akurat osoby, które często wchodzą w jakąś taką skrajnie alternatywną medycynę, to one nie wchodzą dlatego, że nie mają dostępu do lekarza, tylko że w jakiś sposób na przykład uważają, że tak jest lepiej, bo to fajnie wyglądało na Instagramie, ktoś tam reklamował super jakieś tam środki, które mega działają, nie mają żadnych działań niepożądanych, wszystko leczą. No jak ktoś mi mówi, że nic nie ma działań niepożądanych, wszystko leczy, no to należałoby, powinna się zapalić lampka, że coś jest nie halo, nie? Bo takich substancji na tym świecie nie ma. Tak więc tak, raczej bym w ten sposób oceniła tą sytuację, nie? Że część osób idzie zupełnie jakby z wyboru, w oparciu o jakieś tam własne przekonania i wybiera taką formę. I ta forma w sensie jest pewnie okej, kiedy jestem zdrowy, bo kiedy przychodzi prawdziwa taka już choroba, powiedzmy, z grubszej, bardziej, nie wiem, poważna, no to nierzadko nie jedna z tych osób wraca do tej medycyny jednak konwencjonalnej. Ale to zjawisko moim zdaniem też będzie ciągle obecne. Kwestia jest tego, żeby mieć świadomość pewną, nie? Jakby samodzielność tutaj wyboru myślenia. Jeżeli ktoś chce iść w ścieżkę alternatywną, bierze za to odpowiedzialność, w porządku, jego odpowiedzialność. A twoja książka będzie o tym troszeczkę traktować, czy... Przeniesiemy się do lat, rozumiem, do dwudziestolecia międzywojennego? Tak. Obecnie pracuję nad powieścią, która ma dziać się w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak jak wspomniałam wcześniej, no od tematu jakby choroby i utraty i śmierci na razie nie mam możliwości, by tak zupełnie od tych tematów odejść. Chyba nawet nie do końca bym chyba chciała odchodzić, skoro mam różne na ten temat przemyślenia. Więc będzie działa się w dwudziestoleciu, tam na pewno będzie sporo tego kolorytu dwudziestolecia, jak wyglądała czy Warszawa, czy jak wyglądały różne sanatoria w Polsce, bo trochę im poświęcam uwagi, bo to jednak są lata 20, lata 30, czyli nie było antybiotyków, to tak naprawdę był okres, gdzie jeszcze cały czas obecna była gruźlica jako taka choroba przewlekła i ci gruźlicy mieli też taki fajny, fantastyczny koloryt, bo oni uważani byli z takich wyzwolonych seksualnie, że jak są tacy w tej gorączce, te oczy pałają od gorączki, to nie są tacy atrakcyjni. Chopin jeszcze żył wcześniej, ale powiedzmy jedna z dam, wychodząc od umierającego Chopina, mówiła, jak on rozkosznie kaszle. Więc ta choroba też jakby w różnych etapach też okresu historycznego podejście do choroby było inne. To czasami na przykład możemy zobaczyć jeszcze w takim malarstwie XVIII-XIX-wiecznym, gdzie są takie pejzaże, tu pejzażyk, takie, tam ruina, prawda? Landszawcik z ruiną, który ma pokazywać ci tam memento mori trochę, nie? Że w sensie gdzieś tam ta śmierć może być blisko. No a dwudziestolecie międzywojenne to właśnie, to była gruźlica, to były różne choroby infekcyjne, o których jeszcze zdradziłam, że którymi się zajmuję, bo był i tyfus plamisty, mam nawet takie różne teraz takie książeczki właśnie, tyfus plamisty może być pokonany, tam wydanie 1930 któryś, czy wiele chorób infekcyjnych, o których my teraz nie myślimy, jak powiedzmy krztusiec, bo jesteśmy zaszczepieni, czy jak tężec i tak dalej, więc to są takie stany, które były obecne wtedy. Także dla mnie takie trochę pole do eksploatacji ciekawe.
To był też okres, kiedy właśnie mnożyły się jako sposób leczenia, ponieważ nie było się, powiedzmy, dostępu do antybiotyków, ale sposobem leczenia niektórych chorób były właśnie te metody takie sanatoryjne. Wiemy, że jesteśmy niedaleko jednego z pierwszych sanatoriów Europy, no, niedaleko Sokołowsku, prawda? Gebersdorf, gdzie metody doktora Bremera potem były przeniesione, tak przynajmniej się mówi, do Davos, gdzie jest to słynne sanatorium opisane w książce Tomasza Manna, Czarodziejska Góra. Ale tych sanatoriów oczywiście było więcej, bo były w rejonach Warszawy, to był, powiedzmy, Otwock, było sanatorium w Zakopanem, były w tych rejonach podgórskich i to jest też dla mnie bardzo interesujące przenieść się w tamten obszar i jakie były stosowane metody terapeutyczne, jakie były lecznicze, jakieś tam natryski i wody, albo jakie były stosowane leki. Na przykład w dwudziestoleciu można było zakupić czekoladę na zaparcia. Czekoladę na zaparcia. Gdzie wydaje się, łagodnie przeczyszcza. Wydaje się, że czekolada raczej przeciwny skutek, nie? No to takie wiesz, znajduję różne, mam takie jakieś stare, jakieś tam biuletyny czy gazety medyczne i tam na przykład są różne środki medyczne reklamowane i właśnie w dwudziestoleciu mocny był ten temat oczyszczania jelit, jak również stosowano różne wyciągi z jąder zwierząt, które miały tam poprawić taką ogólną witalność na blednicę, słabość, ale również na taki obecny wigor. Sporo tych rzeczy będzie w tej powieści. Tak, spotkałam się dzisiaj na zajęciach właśnie z preparatami z nosorożca na przykład, albo z tygrysa. No, także, to prawda? Jakby to gdzieś tam Chińczycy niestety zlecają te mordowanie nosorożców. Mordowanie, właśnie, tak. Kończy to mordowaniem, przesądami i... Ale słuchaj, czy w ogóle w tym świecie właśnie przed antybiotykowym, czyli przedwojennym, to w ogóle można było wyleczyć człowieka? W sensie te natryski, mówisz, jakieś kąpiele, to w zimnej, to w gorącej, to w jakiejś tam wodzie. Czy to w ogóle miało jakikolwiek sens, czy to była taka sztuka dla sztuki? Znaczy te niektóre metody mogły przedłużyć życie, prawda? Albo pozwolić na taki okres, może to zależność pewnie jaki stan i jakie zaawansowanie choroby, ale... No w jakiś sposób chyba to wpływało jednak na powiedzmy, że choroba mogła przebiegać trochę wolniej, że ktoś, powiedzmy, był dobrze odżywiony. Chociaż oczywiście, żeby korzystać z sanatorium, trzeba było mieć odpowiedni budżet. Nie każdego było stać pojechać do sanatorium i tam na przykład dostawać do każdej kolacji koniaczku. Czy że było 5 posiłków na przykład dziennie. Bo mi te czasy takie właśnie przedwojenne, które ty tutaj masz już dobrze zbadane, ja mam jakieś tam wyobrażenie, to tak mi się kojarzy z tego, że lekarz, taki prawdziwy lekarz, który faktycznie miał realny wpływ na to, co się z człowiekiem stanie, to był chirurg. A każdy inny lekarz to był taki lekarz, który no mógł coś tam próbować właśnie natryskiwać i tak dalej, ale to było takie niemierzalne. No te możliwości były inne, chociaż już na początek ten przełom XIX-XX wieku to już się sporo dzieje różnych rzeczy, bo to jest na przykład też okres, gdzie powstają pierwsze metody leczenia nowotworu i powstaje na przykład ten Instytut Radowy, finansowany przez Skłodowską Curie, która przyjeżdża do Warszawy właśnie w latach chyba początek 30. Oczywiście są te metody jeszcze niedoskonałe. Tak jak mówisz, sporo jeszcze było tej chirurgii. Na przykład w leczeniu gruźlicy były również takie metody, gdzie na przykład gdzieś tam w górną część płuca się tam urobiło nacięcia i upychało jakieś takie zlepki z parafiny, które powodowały, że to płuco się zapadnie i tłumaczono sobie źle, ale efekt faktycznie przedłużał pacjentowi życie, choć jakby samo podejście było nie do końca prawdziwe, tak tłumaczenie naukowe. To był też etap, kiedy powstawały pierwsze szczepionki. To był też etap, kiedy działał Hirschfeld, kiedy działał Weigl, czyli nasi tacy znamienici naukowcy, również związani z Wrocławiem. I te metody, owszem, jeszcze były wtedy niedoskonałe, ale już się sporo działo, choć też tak jak mówisz, ja czytam też, to był też fajny też taki okres, powstawały różne pamiętniki, ja na przykład czytam takie pamiętniki lekarzy, pamiętniki bezrobotnych, pamiętniki chłopów i to Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęcałby takie rzeczy publikować i mam faktycznie takie pamiętniki lekarzy, którzy opisują, jak to wyglądało to leczenie w latach 20-30, ile było takiego kłopotu wokół samego procesu medycznego, bo ludzie właśnie nie mieli tych możliwości gdzieś tam finansowych. Na taki lekarz, powiedzmy, wiejski, no to jechał najpierw 4 godziny, potem stwierdzał, że na przykład sytuacja jest beznadziejna, potem albo pogonił tego kogoś do szpitala, albo nie. Później wracał te 4 godziny tą swoją furmanką. Jednocześnie musiał być ginekologiem. Konieczność była odbierania porodów, bo to nie jeden lekarz musiał mieć taką możliwość bycia trochę bardziej takim
wielozadaniowym. Teraz wchodzimy w wąskie specjalizacje, bo ta medycyna jest dosyć obszerną dziedziną i nie da rady być od wszystkiego. Natomiast wtedy było trochę tak, że trzeba było być tam i takim lekarzem i od płuc, i od spraw ginekologicznych, i zdecydować, czy do chirurga, czy nie. No, wyglądało to inaczej. Ale na pewno interesująco. Tak, tak. Rozmawialiśmy, mieliśmy przykład takiego lekarza Katarzyny przy okazji Wojcieszowa. Bo to był lekarz niemiecki, który został jeszcze po wojnie i on był właśnie takim wielozadaniowcem. Mm-hmm. Mało tego, on potrafił z Wojcieszowa, nigdy nie wiem, czy górnego, czy dolnego, ale tego bardziej od Kaczorowa, powędrować na przykład do Radzimowic i tam przyjąć poród w nocy. Tak. I to była przed wojną, to były rutynowe takie praktyki. Tak. Bo on miał przychodnie i mały szpital i opatrywał i tam kroił, drobne zabiegi robił. Tak. Że właśnie, dokładnie, drobne zabiegi chirurgiczne, właśnie odbieranie jakichś tam porodów. Gdzie teraz mamy już jakby to zarezerwowane dla określonej specjalizacji, nie? No to też jest ciekawe, że medycyna poszła w wąską specjalizację. Postawmy tu na chwilę kropkę albo przecineczek. Zrobimy jeszcze jedną przerwę muzyczną. Czy ty nam pozwolisz, czy zabierzesz nas jeszcze do Afryki może, bo to będzie duży kontrast między tą medycyną europejską, którą znamy. To było Pogórze Kaczawskie. To jeszcze gdzieś dalej zawędrujemy. Jeszcze mamy pytanie od naszej słuchaczki o twoje ulubione miejsce w Górach Kaczawskich i nie Ostrzyce. To będziemy myśleć teraz w przerwie muzycznej. I słuchajcie, to teraz coś jeszcze takiego w klimacie zobaczymy. Ulubione miejsce. No słuchajcie, tu się ożywiona dyskusja trwała w studiu, że aż nam się kawałek przeciągnął, ale zostawimy sobie go w tle. A wszystko za sprawą tutaj i lokalności, i powiedziałabym światowości, chociaż nie wiem, czy to jest po polsku, ale słuchajcie, późny wieczór, długa dzisiaj sobota. Ty masz, Marto, za sobą doświadczenie też wolontariatu w Afryce, czyli chyba w regionie trochę trudniejszym medycznie i pod kątem chorób, bogactwa tych chorób i biedy, która nie wiem, czy napędza te choroby, czy jest konsekwencją. Na pewno jest takim istotnym czynnikiem wpływającym na to, że te choroby wyglądają tak, a nie inaczej. Faktycznie miałam możliwość takich w ramach pewnego stypendium odbycia dwóch staży. Jeden był w Tanzanii, na lądzie, niedaleko Mount Meru, to jest chyba druga pod kątem wysokości góra, zaraz po Kilimandżaro. A drugi staż był stażem w Ganie, która jest cudownym krajem, w sensie pod kątem ludzi cudownym, bo Tanzania jest krajem pięknym, tam mamy safari, możemy pojechać na Serengeti i zobaczyć w ogóle tą całą przyrodę i jest to wielkie, piękne doświadczenie. Natomiast jest to obszar już w jakiś sposób ucywilizowany turystycznie. Gana taką destynacją absolutnie nie jest i ta Afryka jest tam jeszcze inna niż ta powiedzmy w tych rejonach bardziej turystycznych. Także miałam takie dwie możliwości odbycia takich staży. I to są na pewno ciekawe doświadczenia, jak zresztą ciekawe są też i podróże, czy poznanie ludzi zupełnie żyjących inaczej, czy myślących inaczej. Na pewno pewne różne jakieś swoje mity, które miałam w głowie, mogłam rozwiać, czy wyprostować niektóre jakieś tam przekonania. Z tą medycyną w Afryce to trochę zależy od miejsca, bo jeżeli będziemy w miejscu takim bardziej cywilizowanym, będzie to jakiś tam większy szpital, to te metody wcale nie muszą się bardzo różnić od tych, które znamy w Europie. Natomiast dla większości ludzi taka opieka medyczna nie będzie dostępna. To też
też pokazują sposób, jak przyznawane są środki finansowe, że większość środków finansowych w Afryce, jeżeli przyznawana jest na jakąś opiekę medyczną, to ona idzie na takie duże szpitale, tylko takich dużych szpitali powiedzmy w Tanzanii jest 3 czy 5, do których większość obywateli jest w stanie chociażby dojechać, biorąc pod uwagę jakość dróg, możliwości transportu i posiadane jakieś możliwości finansowe. Więc większość tych ludzi jest faktycznie wtedy, korzysta najczęściej w pierwszej kolejności z różnych tam ziół, bo ci ludzie bardzo dużo wiedzą na temat roślinności, która ich otacza i na temat tego, co mogą wykorzystać, żeby sobie pomóc. Tam też są takie różne, takie śmieszne, takie nie to apteki, nie to takie sklepiki, markety, gdzie można dostać wiele rzeczy, nie zawsze na receptę. Są jednostki chorobowe, które leczone są bardzo łatwo i szybko i dobrze, jak na przykład malaria, która tam jest obecna. Natomiast no, takie choroby, powiedzmy, jakieś nowotworowe, no to tylko będą leczone osoby, które mają odpowiednio duże środki finansowe. Ale to są duże środki finansowe. To, co my mówimy w Polsce, to jest zupełnie inny świat niż w takiej Afryce, gdzie na przykład w Tanzanii, to tak już na przykładzie takiego doświadczenia, jeżeli ktoś nie ma takie podstawowe ubezpieczenie, no to ona mu pozwoli położyć się na takim łóżku polowym, na takiej sali, która jest niby salą szpitalną, gdzie leżą tam różni ludzie. Musi ten pacjent przyjść ze swoim kocykiem, ze swoim kociołkiem z jedzeniem i w ramach opieki będzie konsultowany przez lekarza. Natomiast o godzinie 13 dostanie receptę, którą rodzina musi wykupić, albo nawet podać mu jakąś kroplówkę czy antybiotyk. Także za wszystko jakby ten pacjent musi pokryć koszty, a na przykład badanie tomografii głowy, to bada na podstawie sytuacji jednej z pacjentek, która miała podejrzenie, że może udar, może jakaś infekcja, to cena na przykład tomografii głowy to potrafi być miesięczne wynagrodzenie tej osoby. W związku z tym to leczenie jest szalenie trudne i też jest trudno takiej osobie powiedzieć, no bo co mamy powiedzieć, że cała rodzina ma się zrzucić i pozbyć się wszystkich środków, jakie ma, żeby być może tą osobę uratuje, a być może nie. Także, no bo samo wykonanie tomografii nie leczy, to jest dopiero badanie. Także ta sytuacja tam jest dużo bardziej złożona i tu na pewno nie będzie prostych rozwiązań. To myślę, że to na osobną kiedyś musimy audycję taką na godzinę po prostu chyba o tej Afryce poopowiadać, bo to jest sporo różnych jakby... Jadąc do Afryki czytałam wspomnienia Kapuścińskiego bodajże z 58, 57, początek lat 60. To był ten okres, kiedy te państwa afrykańskie powstawały, nie? Odzyskiwały niepodległość. Ale nawet te historie pokazują, jak te sytuacje były trudne i jak ta niepodległość potrafiła być później obrócona w inny rodzaj, powiedzmy, jakiegoś terroru czy podległości. Jak czytałam te wspomnienia Kapuścińskiego i później byłam w tej Afryce, to możemy powiedzieć, że w ciągu 50 lat aż tak wiele się nie zmieniło. Mhm. I że niestety jest prowadzony cały czas taki jakby pewien rodzaj białego kolonializmu w białych rękawiczkach, bo będąc w Ganie, która jest największym dostawcą dla Europy czy dla krajów zachodnich kakao, nie byłam tam w stanie nigdzie kupić kakao, natomiast mogłam kupić takie Nescafe w tych plastikach, takie paskudne, które później na przykład te wszystkie śmieci leżały gdzieś tam u wybrzeży stolicy Gany, gdzieś tam w Akry i się wchodziło w taką wodę wypełnioną śmieciami, gdzie ci ludzie starali się jakieś tam ryby wyłowić. Także to ta sytuacja też pokazuje, no, sytuację Afryki niestety jak trochę jak władza i jak pieniądz cały czas nam uniemożliwiają osiągnięcie pewnego dobrostanu dla szerszej puli ludzi. No. A ty pracowałaś z innymi lekarzami takimi międzynarodowymi, czy z personelem lokalnym? Tam była też grupa wolontariuszy z różnych państw. Tam miałam możliwość też poznania lekarzy, którzy tam pracują, którzy są stamtąd. I w jaki sposób, żeby trzeba wejść w określoną mentalność, w sensie trzeba w Afryce, co powiedzmy dla mnie było trudne, to nie zawsze zrozumienie wynikające z mojego podejścia europejskiego do choroby, gdy zestawiałam to podejście jakby z ich sposobem postępowania. W Tanzanii jest takie słowo pole-pole i pole-pole Rafiki, znaczy tam zwolnij przyjacielu, tak? No, i oni tam właśnie, dokładnie, tam oni tak zwalniają, do tego stopnia zwalniają, że mi czasami ręce opadały, bo już coś 10 razy zrobiła, a tam jest ciągle pole-pole i ktoś poszedł z tą próbką pobraną w bólach rodzenia, próbką krwi, nie wiadomo gdzie zaszedł i kiedy będzie wynik, nie? Więc tam były takie różne sytuacje, dla nas jakby trudne, jeżeli rozumiemy świat po europejsku. Natomiast bardzo ciekawą lekcją było to, jak można też osiągnąć szczęście, żyjąc zupełnie inaczej, bo to wspomniałam o tej Ganie, o tych ludziach, to szczególnie tam było to widać,
że z jednej strony osoby, które mają niewiele, w jakiś sposób nie mogą z tej Gany wyjechać, nawet jak tam mi się w miarę dobrze żyje, bo to jak to się przełoży na dolary, to oni w ogóle nie są w stanie opuścić swojego kraju. Więc żyją w jakiś sposób biednie, żyją w jakiś sposób aż do śmierci. Znaczy, jeżeli przyjdzie poważna choroba, no to nie będą żyć długo. Jeżeli będzie mniej poważna, no to mają szansę dłużej pożyć. A jednocześnie mają tak wielką radość i tak wielką, taki optymizm. I szczególnie w niedzielę, kiedy tam w różnych tych budynkach, kościołach grają na jakichś bębnach, śpiewają. I powstaje taka atmosfera, której my w Europie nie znamy. I też ludzie żyją dużo bardziej społecznie, bliżej siebie. Także ja takich podróży zachęcam po to, żeby w ogóle ten jakby świat poznawać, bo to, że ktoś żyje inaczej, nie znaczy, że gorzej. I że po prostu trochę każdy z nas ma jakiś tam swój system, który też mu ułatwia funkcjonowanie. No. A określiłabyś to spotkanie z Afryką mianem zderzenia, potrzeby adaptacji, właśnie z tym, jak... Znaczy, moje spotkanie z Afryką to jakby, wiesz, dało mi bardzo jakby fajne doświadczenie. To myślę, że czy dużo. Dużo to bym powiedziała, gdybym tam żyła parę lat, to mogę powiedzieć, że dużo wiem na temat tego obszaru. Natomiast na pewno mogłam teraz zrewidować te niektóre jakieś idee, koncepcje, nawet chociażby z wolontariatem. Natomiast to dla mnie to było jakby cudowne doświadczenie w kontekście jakby poznania ludzi, innej mentalności i jak można żyć. Natomiast żeby się nauczyć jakby tak zupełnie medycyny w Afryce, to nie jest łatwe, bo to właśnie powoduje, że skoro nie mam możliwości diagnostycznych, no to ta opieka jest w jakiś sposób prostą opieką. Posługujemy się kilkoma lekami, posługujemy się prostymi narzędziami. Nikt, powiedzmy, z takich prostych ludzi nie ma dostępu do jakiejś bardziej zaawansowanej medycyny, że ktoś mu zrobi USG brzucha, tomografię głowy, czy jakiś tam rezonans, nie mówiąc o jakichś środkach terapeutycznych bardziej zaawansowanych. Także jest to jakby zupełnie inny świat, ale jednak równolegle ciekawy, nie? Jak z perspektywy kogoś, kto przyjeżdża. Ciekawe jest to, bo ja nie byłam w takiej... Byłam w Afryce tylko tej kolonialnej tutaj na północy i też zauważyłam, że ci ludzie nic nie mają i są szczęśliwi po prostu. Może nie w takim naszym europejskim wydaniu, tak, ale tak, oni tak, pytają się, hello, co cię słychać i tak, autentycznie są tego ciekawi. Tak. I wcale nie chcą na tym zarobić, tak, tylko po prostu są ciekawi. Cieszą się, jak ktoś zatrzyma się przy nich, z nimi chwilę porozmawia. Gdzie my rano już stajemy z taką perspektywą. Tak, lecimy. Wstaję, otwieram oczy, zaczynam lecieć i mój lot kończy o 22, prawda? Dlatego ja myślę, że też, bo to nas łączy akurat ta literatura środkowo-wschodnia, że też jeszcze u nas nie ma tego konsumpcjonizmu na takim poziomie jak na Zachodzie. Liczy się ciągle rodzina, przyjaciele, chociaż w mniejszym zakresie. Chociaż niestety on chyba jest mocno wyrażony, ten konsumpcjonizm, patrząc nawet po jakichś tych informacjach, że ludzie biorą urlop, żeby załapać się na Black Friday, nie? A to jest dla mnie jakaś w ogóle magia. Czarna magia. Słuchajcie, zostało nam minutę 16. Ulubione miejsce w Górach Karczawskich, Nieoszczyca, na Pogórzu. To będzie mój domeczek. Do końca nie zdradzę, jak on jest ulokowany, ale niedaleko Ostrzycy. I te pobliskie mu obszary, bo to właśnie dostałam to pytanie. Tak myślę, które jest ulubione. Nie wiem, które jest ulubione. No, najczęściej poruszam się gdzieś w okolicy mojego właśnie tego domeczku. Wschodzę w jakiś kanion do lasu, w stronę, nie wiem, Bystrzycy czy Rząśnika. To już trochę zdradziłam, w tą stronę idę. To postawmy kropę. Tak, to postawmy kropę. Natomiast owszem, tych obszarów jest więcej, nie tylko Ostrzyca, to może być i Zamegleno, warto zobaczyć we Wleniu, i Bobrem się przepłynąć kajakiem. I chyba to zostawimy, nie? Sobie te pozostałe miejsca na następną audycję, słuchajcie. Dobra. Zostało nam 30 sekund, Katarzyno. Pozdrawiamy Karola z Muzyki Mało Radiowej, który będzie teraz po nas, dlatego zostańcie przy mikrofonach, wspierajcie nas na Patronite, za tydzień urodziny radia i żegnają się. Ja się żegnam z Państwem, życzę dobrego wieczoru. Marta Kucharska, dziękuję za obecność. Katarzyna Sielicka, dzięki za dzisiaj. I słyszymy się za tydzień. Katarzyna Iwińska, jak zwykle brakło nam czasu, słuchajcie. I pozdrawiamy Karola, zostańcie, Muzyka Mała Radiowa. Do usłyszenia za tydzień.
Co ty na to?